aktualizacja sterowników graficznych, więc podejrzewam, że zaraz będzie wszystko się wydupiało. Dying Light 2. Stay monkę. W dwóch miejscach, ale pomyśl, to jest podwójny prestiż. My to wiemy. Where my ranga? A nie została nadana jeszcze koron? To ci nadamy zaraz. A masz taki sam nick na tym? Na DLC-ku? Nerzgrynowy patch? No bo co, na konsolę wyszedł kolejne, nie? Cyberpompel. Żeby zrobić jej dramę, będzie zabawa. Oj, drama z rana to śmietana, drama z wieczora to potwora. Tak, no już dodane jest. Płynne 60 klatek, wysokie rozdzielczości, 4 nowe mieszkania do kupienia. Jest dobrze. Czuję wyższy, jak to się nazywa? Wyższy prestiż życiowy. Tak wam powiem. Wyższy poziom życia. A nawet nie gram w Cyberpunka. Cyberpunk to nawet nie jest on. W twoim wieku? A co jeśli to jest w twoim wieku? W twoim wieku? W twoim wieku? Dobra, trendy. Trzeci raz przejść, a pierwszy raz przejdę i w końcu będę wyrobić sobie zdanie. Dobra, idziemy robić questy. O kurwa. Tylko tak. Jest coś na mapie do zrobienia. Czemu jest taka jakaś rozdzielczość dziwna tej mapy? Tu dwojestkowy 300, a może to jeszcze bym poszedł, co? Ale daleko, straszliwie. Ty, a to co? Perfumy. Nie, no to mam zadania tu. Aha. Nie no, chwila, gdzie ja jestem? Pojebane. Pojebana sprawa. Dobrze wszystko słychać, widać? Bo ja trochę inaczej ten mikrofon mam ustawiony. Siema, Ladia. Dzień dobry. Jest git? Dobrze. O ty, co to jest? Co to jest? O ja, ale pojebane. Myślałem, że to coś nade mną. Widzieliście to? Jakaś baba. Jubaba. Fajne? No fajny cień był, co? W ogóle ostatnio odkryłem opcję, która zajebiście pomaga mi w FPS-ach w większości gierek. Jak mi gierki zaczynają. Nie mówię o Dying Light, akurat, chociaż nie wiem. Bo wreszcie Dying Light też jakoś płynnie działa. Nazywa się wyłącz optymalizację pełnoekranowe. Jak wyłączycie to gówno, klikacie prawym, właściwości, wyłącz optymalizację pełnoekranowe, to po prostu wszystkie gry, które mi ostatnio zaczynały, zaczęły działać. Rozumiecie? Prawie zginąłem. A teraz z wyskoku a la JJ Joker, to jest moja specjalność. Przepraszam, zlękłem się. Dobra, perfumy. I będzie Apex? No kurde, może. Gdzieś tak robił? No jak to nie znacie? Ja nie pamiętam całego tekstu piosenki, ale była taka piosenka i JJ tam mówił, zawsze powtarzał, że Atres wyskoku jest mocniejszy. Jak to mówisz? Gdzie to masz? Prawym na ikonkę, w sensie na XE, ten plik, którym odpala się grę. Jak macie na przykład ze Steama grę, to trzeba wejść do lokalizacji pliku, w sensie do plików lokalnych i znaleźć ten taki plik główny, egzekucyjny jakby gry. Klikacie prawym, właściwości, zgodność na górze i wyłączacie optymalizacje pełnoekranowe. Dobra, owieczka potem obczaję. Dobrze, Omar, trzymaj się. Dwa razy bobru, wysłałem ci bobru, a powiem to z bobrem bobru. Nie wiem, czy wspominałeś, ale chodzi o to, że wysłałeś go do bobru. Witam, Emesik. Na DBD zadziała. Komuś chyba humor dopisuje. Słyszałem, że DBD odinstalowuje od razu. Stary, żebyś wiedział. Chodź, sztachnij się. Ale niby czym? No właśnie. Nie czujesz smrodu, prawda? Zajebiście. No jak pachnę? Bardziej jak konwalie, czy bez? Jak kolonistrzej szlugi. Chyba jak bez. Nie wiem, może bez? Bez? Heimerdinger zostaje z Cina. Porczam! Madlen. Grałem Mesh Alterio jednego. W końcu. Miałem ochotę postrzelać. Bez wstydu mogę podejść. Ale nie poszło. Stałem w zęby i poszedłem spać z płaczem. A to wszystko dzięki człowiekowi, który odkręcił wodę.
Chwila. O kurwa, przecież to ty. To ja. Może. Skoro tak, czy mogę być skończyłem jak Prestige'o. Fajne. Coś, co witam za tym moda. Mojej jak Yennefer, dokładnie. Co? Czerwoną sukienkę ze starego sklepu. Czerwone korale. Station Road w Quarient. Czerwone wiem jak to brzmi, ale mam. Co MMS-ik? Dodałem emotkę. Miała taką kieckę. Przywoła jej nasze wspomnienie sprzed... Dobrze. No wiesz. Oj, dobrze, dobrze. Ja prędzej fiknę, niż dam radę tam dotrzeć. Rozumiesz? Okej. Koło Madlen kręci się jakiś żigolaczek. Żigolaczek? To ja. Jasne, czyli masz niewiele czasu. Zgadza się. Słuchaj, widzisz to zdjęcie za mną? Właśnie to musisz znaleźć. Muszę znaleźć... taką czerwoną sukienkę. Otóż to. Nie, wiesz co, Mamesik? Chyba teraz w ogóle przez najbliższy czas będzie DL, bo na Elden Ringa się szykujemy, nie? Chciałbym to przejść. Ale wiesz co? Powiem ci z drugiej strony, że jeżeli nie boisz się misji, znaczy poniekąd misji pobocznych, to prawdopodobnie od jutra przez jakieś dwa streamy będziemy zwiedzać drugie miasto. Tam jest takie drugie miasto i tam będziemy robić znaczniki. To fabuły praktycznie tam nie będzie. Ja póki nie zwiedzę całego tego obszaru, to na pewno nie będę dotykał fabuły. Więc jakbyś chciał sobie posiedzieć tak, popatrzeć trochę na gameplay bez spoilerów, to jest ewentualnie opcja, nie? O kurde, bala. Tak. To będzie wyzwanie. Bardzo dobre, ale zobaczycie jak ja będę... Kozak. Będzie Jacek, będzie. Ulala. Ulala. Powodzenia, Aladia. Ja to Watson sobie podrą może kiedyś nawet. Dał mi się jej zamysł. Dobra, kurwa. Idziemy perfuma zdobyć. Najgorsze jest to, że mamy pościg. Ale z drugiej strony, kto nie pości, ten Pana Boga złości. A tego byśmy nie chcieli, prawda? Oj, mogę to inaczej zrobić, zapomniałem. A, sukienkę, sorry, sukienkę. O, widzicie, już zapomniałem co ja zdobywam. Problem jest taki, że są tu zombiaki. Chyba idę tam na razie, wiecie? O kurwa. O! 90 w Minecrafcie. O kur... Dobra, inaczej. No co ty, Vitonator? Przecież ty nie będzie miał ci dużych wymagań. Chyba. Jak leci? To się może nie będzie miał małych też, ale nie będzie miał takich, żeby kompa jakoś... jakoś tak ciosać mocniej. Sąsiadów. Jak mi się wydaje przynajmniej, ja bym też stawiał. Ja z moją profesjonalną wiedzą. Młotek z krzyjnika, ulala. No dobra, husar. Husar już ma 96 obrażeń. Dobra, idziemy tu. Oj. Nie krzycz, proszę cię. Dobra, dziękuję. Znaczy 22? Słuchajcie, no na pewno w okolicy 22, ale może jest szansa na troszeczkę dłuższy stream, w zależności jak to mi się ułoży czasowo, bo czy to będzie się znał po prostu, jestem tam umówiony na parę rzeczy do ogarnięcia i jak dostanę znak, że już się tam zbierają wszyscy, to się przejdę. Ale tak, do końca streama dzisiaj gramy. Myślę, że pomogłem. Okej, czy ja muszę zejść? O kurde bala.
Ja muszę zejść na dół i wejść do tego sklepu. Muszę, tam jest zejście, a tu jest głośny ziomek. Dobra, dawno nie przeszukiwaliśmy sklepów. Możemy trochę tutaj zgarnąć. No co ty, Vitonator, ale czemu? Skąd takie jakby wrażenia? W sensie, ja wiem, że jeszcze nie ma wymagań sprzętowych, ale no mi się wydaje, że te gierki solsowe nie mają aż takich wymagań w grupie okultystycznej. Czasami się zdarzy. Przez rana znika. Oj, za dużo byście chcieli wiedzieć. Ale rudego, ściąłem na dwa strzały. W jednym ciało, w drugim duszę. Niedawno się pojawiły, no i... na Steamie są na przykład dostępne? O, jest sukienka. To ona? Znalazłem. Zajebioza. Zajebioza. Powiedz szczerze. Widziałeś tą minę, kiedy kazałem ci się sztanować. To było utrudnienie. Wtedy, prawda? Co? Się. Co? Słuchaj, ja... Wszystko rozumiem. Natarłem się kwiatkami, ale nic to nie pomogło. Nie chcę skrzanić tej randki z matem. Potrzebne mi perfumy, Aiden. No nie, no teraz perfumów chcesz? Będę ci doskonnie wdzięczny. Jeśli to zrobisz, dostaniesz coś ode mnie. Uwierz, nie pożałujesz. Pewnie buziaka. Witam, Adenek. Zaraz zobaczę te kurcze wasze wymagania. Żeby tu nie było szoku i niedowierzania. Ja będę w 30 FPS-ach na przykład streamował, albo w 10. Dodatkowe utrudnienie, nie? Wiesz co, to no kurde, to musi być oczywiście piękny i niezawodny Elden Ring. Mam ci skin, a to weź podeślij. Z chęcią obczaję. Ale właśnie może jakieś... może dbania jakieś masz. Kanisien, dzień dobry. Może to dbania, słuchajcie, będzie gituwa. A tu wymagania 3 razy RTX 3090. Dobra, to jest do otwarcia? Ja. Wysłane, zaraz zobaczę. O. Posłucha będzie. No ale to specjalnie, ale ten będzie taki trudny, że do kolejnej premiery ludzie grali. Dajcie, już patrzę. Co ta myszka tak wolno działa? Co jest, kurwa? Nie, nie wiem, zwinąłem grę i nagle stream nie działa. Trzeba ją rozwijać. Ale co jest grane? Serio? Te optymalizacje pewnie wielkoekranowe. Ja pierdolę, czekajcie, na Discordzie sobie zobaczę na telefonie. Byłem wysłany? Nie, nie, jeszcze nie wszedłem. To zaraz dopiero będzie na telefonie. Witam, Prestiżo. Nie ma miejsca teraz. Na nic. Na rączkę. Patrzę. Ja też powiem tak, jakby takie były, to by raczej mi jakoś tam działało, może nie jakoś zajebiście. Ale na jakiś tam medium, low, na jakichś płynnych FPS-ach powinno być dobrze. Siema, chłopcio. Ja, ale czekajcie, czemu ja nie już zwie gierek? Czekajcie, jeszcze jedną próbę robię. Optymalizacje do pizdy mają, o, to już dosyć inny argument, co? Tutaj to bym chciał mieć odpalone na boczku, dobra. Dobrze działa, wszystko dobrze. Zawsze masz mojego komputera, gdzie tam będę nalinkował komputera? Abuzował. Czy mój lekarza do jutro, na jutro? Kupcio, powiedz mi, czy mamy się martwić? Jak coś, to możesz podać pasy. Siema, Zetrox. Siema, siema. O, dobra.
Chcemy znaleźć perfuma. Wszyscy spadają? Nie no, gdzie tam? Nie no, słuchajcie, będzie działało, mówię wam. Będzie git, ja nie jestem graczem, który w 4K musi grać w gry, żeby się cieszyć z nimi. O nie, tutaj, oj. Tutaj to ja nie chcę być. Co to jest za gówniana strefa, że tu nie można w ogóle przeskoczyć w żaden sposób? Oj. Ups. No gdzie pościg się zaczyna? O, to piękna sprawa. Wydupiać mi stąd. Zresztą moich hentai gierek. Ha! Kupcie, widziałeś nowe Outlera? No to spadaj na drzewo, gościu. O tak, dokładnie o to mi chodziło. Zajebiście. O, i nowe zadanie to jest, jeszcze się było śmieszniej. Uszczelna patrzę, bo nie ory do gry po epilogu wróci. O, ale kiepsko. Aby się porobiło pewnie jeszcze jakieś kościki, co? Wkałem w mieście w 10 FPS-ach i się dało. Co jest tak ciekawe? Kto chce, co? Ten może. A. Nieważne. Chwila, czy ty... Artur, tak, co ty opowiadasz? Co ty opowiadasz? Nie boisz się zarażonych, prawda? Fajna, co? Nawet wtedy, gdy to będzie moja ostatnia szansa z DBD po prostu. Czy ty mnie szpiegujesz? Czy ty mnie szpiegujesz? Jasne. To moja prawda. Pan Z mnie szpieguje, boję się. Mało kto tak zbliża się do zarażonych jak ty. Musisz o nich sporo wiedzieć. Mógłbym to wykorzystać. Wyglądał by mógł być moim sugar daddy. Wybacz, nie przedstawiłem się. Wolni obywatele mówią mi pan Z. A szybcy? Ukryłem się, by poświęcić życie badaniu zarażonych i spisywaniu wszystkiego, czego możemy się o nich nauczyć. Jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom. Interesujące. Tak, musimy dowiedzieć się, czego możemy o tych okropieństwach. Pomoże to naszym dzieciom przygotować się na wszystkie możliwe przyszłe wyzwania. Dobra, powiedz mi więcej o swoich badaniach. Czym dokładnie się zajmujesz? Jest już tyle gatunków i odmian zarażonych. Obawiam się, że będzie ich tylko więcej. Jak to? Genmod THV. Bardzo możliwe. Ja mam dużego pecha. Stanie w progu brzmi OP. Niekontrolowane mutacje DNA zarażonych. Nowe wyjce, samobójcy, zbóje. Zbóje. Każdy gorszy od poprzedniego. Zbóje. Do czego jestem ci potrzebny? By prowadzić badania, muszę mieć kogoś w terenie. Ale wiadomo, to niebezpieczna robota. Większość moich pomocników zaginęła. Obserwowałem cię. Z twoim doświadczeniem przysłużysz się moim badaniom. Zechcesz potwierdzić moje dotychczasowe odkrycia? Jasne. Chętnie pomogę. To ważne badania. Świetnie, dziękuję. Na pewno widziałeś, co dzieje się z zarażonymi po mutacji. Stają się silniejsi, szybsi i zwinniejsi. Trafiłeś na typ, który skacze wyżej od pozostałych? No, było coś. O Jezu, to jest jakiś kurczę quiz? Ja sobie robisz, to nie przemieniec, nie zjawa. To chyba upiór będzie, albo zjawa. Upiór? Chodzi o upiora. Nie sądzę. Nie to wykazały moje dotychczasowe badania. Widzę, że nie będzie z ciebie dużego pożytku. Dzięki. No tak, kurwa. No tak, bo przecież... świadectwem mojego doświadczenia polowego jest to, że wiem, jakie nazwy dałeś zębiakom. No kurwa, idź w chuj. Idź w chuj, gościu. Tak nie chciałem pomóc, tyle wam powiem. Dupek, zesraniec. Pracownia artystyczna. Ty, a co tutaj nagle tyle questów wypieprzyło? A nie, to chwila, to jest... Ty, ale on łopatek już sprzedaje i co, może jeszcze raz podejść do niego? Wczytuj, nie ma wczytywania, to jest prawdziwe życie. No później ci zerknę, Witeatr, jak chcesz. Ale się nie zamarsz tak dobrze, kompach. O kurde, wróć później. Ja spadam z tej dziury, gościu. Później to ja mogę, wiesz, co ci zrobić.
Weź perfumę. Dokładnie o tym chodziło. Przewrót. Nie no, chłop jest odklejony strasznie. Denerwować mi będzie. Ja nie znam ani jednej nazwy, przysięgam. Wiem, że to nie jest przemieniec, ale... Czy to zjawa, czy to upiór? Pierwszy raz słyszę te nazwy. Mi się wydawało, że mnie o ich heroesy pyta. O nie, czy to będzie znowu sklep? Coś tutaj posrało z tymi... No niestety, żartam. Kiedy Heroescią właśnie graliśmy, upiór i zjawa były. Jednostki trzeciego poziomu z nekropolii. Siema, hamster. Bierzemy... Już nie chcę się ich wszystkich mordować na cicho. Gdzie jest zjawa? No właśnie, gdzie ta zjawa jest? Ja mogę ulepszyć tę katanę, którą mam? Mogę. Brudna katana. Modyfikuj. Ciśnięcie. Nie, nie. Chciałbym sobie wziąć coś, czego mam dużo. Czyli na przykład może być... Tra? Ups. Radzie perfum. To jest perfum. Dobra, mam te perfumy. Chores? Hayden. No nie denerwuj mnie nawet. Nawet mnie nie denerwuj, gościu. Zmieniło. Zmieniło? Słuchaj, Fax, jeśli mam skoczyć po coś jeszcze, to... Nie, nie, to nie nagadanie przez radio. Chodź do mnie jak najszybciej. Dead by Hentai? To ten słynny ryl, które zostawisz po sobie, chłopcio? Podobno spoko, tak? A da się na Steamie to kupić może? Bo no rzeczywiście brzmi spoko, przetestowałbym. Na hita gościa składam, no nie no. Żarnął, o jeszcze jak? Interes łapany, kurczak wygrany, kurczak podany. Kurczak po wślizgu. Bezpieczna, zwiększa wysokość, z jakiej możesz spaść i nie odnieść obrażeń. Kurczak po lądowaniu, skocz natychmiast po uczelniu aktywnego lądowania. Ciśnij Enter w momencie dotknięcia ziemi albo spację, gdy wykonasz aktywne lądowanie, aby wykonać. Wszystko wiem. Wszystko wiem. Mam nadzieję, że wy też wszystko wiecie. O. No, kto to krzyczy o tej porze? Mamy policję wezwać? To była fajna bajka. Bardzo fajna bajka. Ja może się tak wspiję teraz? U trzeci grałeś i co, jesteś dalej w Flotsam? Już dalej gdzieś. O, czy to Matylda? Nie, to Ada. Nową laskę wyrwał. Czy dużo jeszcze? No, myślę, że jest ponad połowa. A Danek. A, wybacz, ale muszę pomówić z przyjacielem. Kieruj DS 3 mniejsze wymagania. No, ale myślę, że nie dało się czy tam kręcić wszystko. Wyrać dziwnym kierem? Dziwnym, ale mi się podoba. Podoba mi się i lubię ją lorowo ogólnie, nie? Więc, stary, ta kąpiel... Kentai Visual Novel z... Nowelka z DBD? O kurde. Z Davidem Kingiem? A co z Madeleine? Wiesz, kocham ją. Tylko... Widziałeś Adę?
Dobrze. Nigdy taka piękność koło mnie nie stała. Można się jej wygadać. Oboje lubimy wspinaczki. I śmieję się z moich żartów. Gramy? Tylko na innej platformie, co? Jak do mnie podeszła, co do mnie dotarło? Kurwa. Kurwa, którą wybrać? O Jezu. Madle, nie zmień zdania. Czasem gorzka prawda jest lepsza niż najsłodsze kłamstwo. Ledwie znasz tę radę. Mam rację? Sposób, w jaki patrzyłeś na zdjęcie Madlen, to, że przez cały ten czas o niej myślałeś. Ale stulej. Takie coś nie zdarza się często. Chyba masz rację. No to inna sprawa, Hamster, młody, to prawda. Ale pewnie sporo w swoim życiu widziałeś, zwłaszcza jako pielgrzym. Ja myślę, że powinieneś w Madlen ci się, wiesz? W sensie on już ją dobrze zna, rzeczywiście. Imo powinien iść za sercem, za tym pierwszym głosem serca, nie za impulsem. Dobra, za czym tam dojdziemy w ogóle? Czy mi się chce tam iść? No kurde, proszę, bo to będzie... Będą i te... O kurwa! Na D-Life już mam konto? Szybko poszło. Dobra, gdzie jest tam? 500 metrów. A czemu nie zadziałało to? Ta maszyna zwana Window? Oj, oj, oj. Nie podoba mi się takie dobre zestawienie aż. Nie podoba mi się, ciężki wybór. Raven? No, Raven kurczę wysoko stawia poprzeczkę. Witam, Luki, siema. No, chyba Raven też bym jakoś tak się nastawiał. Na dwupiastu z DBD nie umiem spojrzeć normalnie, bo niestety suka razem z jej grą życia mi naniszczyła jak żadna inna alternatywka. O, to jest chyba tamten budynek, który widzę z daleka. Nie wiem, czy przez ten budynek... Czy uda mi się na nią wspiąć, tak powiem. Driven? O! Driven Enjoyers. Skoro me oczy widzą. Strzyle z kimkolwiek. O, 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 lista rośnie. Lista rośnie. Ale gratuluję. Gratuluję. W takim wypadku. No, a wkręcę się to Apexa może z Rinką na streamach. Wiesz co? Zależy co robisz tak naprawdę. Jak grasz, to chyba lepiej sobie streamować. A potem fajniejsze arcy stawiać na YouTube'a. Ale jak masz pomysł na ci fajny contencik, no to na Twitchu go nie zrobisz. To musisz na YouTube'a go przenieść. Jak na przykład, nie wiem, jakieś ciekawostki odrywasz, albo jakieś takie bardziej montowane materiały. Na Twitchu to nie ma sensu czegoś takiego robić. O, co to było? Ból kolana powrócił? Trzeba rozmasować. Koniecznie. Musisz znaleźć jakiegoś masażystę. Owieczka. I działać. Ja na Rince wczoraj plecy wymasowałem, dzisiaj jak nowonarodzona, nie? No, o, jak ja tam przejdę? Mam? Apex, słyszałeś dobrze? Czy to zadziała? Zadziała. A, bo to jest to miejsce do farmienia. Aj, bez kitu. Jak ja tam mogę przeskoczyć? Jak ja tam mogę wejść? Trzeba jakoś tam wejść. A co masowałeś? No plecy, halo. Plecy. Proszę uspokoić się. Boxy, pamiętam. My name is Boxy. Pamiętam ją. Oj. A idź pan. No wydupiaj mi stąd. O, co? Ty, a co on tyle ich wezwał? Nie wiem. Postać oduczyła się chodzić, niestety. Słuchajcie, słuchanie w tle bez kontekstu to najprzyjemniejsza zabawa na Twitch TV. Najprzyjemniejsza. Sprzedaj swoje NFT, a co jest artystką? Ta Boxy?
Nie, Boczy mi się za bardzo kojarzy z Borderlandsami, żeby inaczej na to spojrzeć. Nie jest, tak po prostu sobie zrobiła ci NFT. Aha, to jej fota po prostu. A, sprytnie. No nie, wypierdalaj. No ja, ja mam Magro czy nie mam Magro? A gdzie tu iść dalej? No chodzi o tą fotę, a chłopcie o tą taką starą. O taką OG fotę. Patrzcie, drze mordy, nic się nie dzieje, też ciekawie. Działa. Ja chyba tyle szedłem, kochani moi. I nawet nie będę mógł nic tu zrobić, rozumiecie to? O, dokładnie o tym chodziło. O, może tędy? No gdzie tam, kurde. No nie umiem tutaj wejść za bardzo. Chyba, że po tym napisie? No. A nie, no złapałem się. No nie, ale to tyle. Jezu, kurwa, święty! Ale czemu oni mają czwarte poziomy? To mnie zostawia. Dobra, wiesz co? To był zły plan. Ja nawet nie wiem jak wejść tutaj. Albo w dzień postaram się tutaj wejść. Wydłupiaj mi stąd. Chyba, że mogę poabuzować tertyki, ale patrząc na moje HP, to ja nie wiem, czy ja cokolwiek mogę abuzować. To jest to miejsce. Gdzie się nabija tą premię. Ty, patrzcie, jak spleci. Kurwa mać. Co robiła? No miała takie filmiki, wiesz, takie kiedyś bardzo viralowe filmiki, jakby mi patrzeć. Stary była najbardziej znana. Musiałbyś sobie wpisać. My name is Boxy. Będziesz od razu. Znaczy, może nawet skojarzysz, wiesz? Przyznałem się. Tak by mi się on. Ci fatality. Ale ja gdzieś pamiętam, że graliśmy w Unii Hukeya. Takiego Hukeya salowego. I powiem wam, że normalnie mój ziomer tak mocno walnął drugiego ziomka kijem, bo nie trafił w tą piłeczkę, tylko trafił właśnie w kolano ziomka. Że normalnie mu kij na nodze rozbił i ten ziomek miał taką gulę potem, nie złamanie, ale taką gulę, że myślałem, że mu tam coś rośnie. Ale na najebanych punktów, by the way. Sorry, że tak skaczę, ale już się kończy noc, zaraz se pójdę stąd. Ale to jest OP. Jeszcze wyższy poziom, nie? A też zombiaki się bugują. Chyba zaraz dzień się robi, co? O 8 się robi dzień? Jup. Dobra, co ja tu chciałem zrobić? A, poczekaj, do rana właśnie miałem. Jak tam się dostać? Trend nam się wspiąć. Ja teraz sprzedaję NFT. Piękna kariera? No, zajebista w sumie. Jak tu się wspiąć? Nie mam pomysłu. O, kur... A! A! Ale... Nie zaorało to. Mury zawyżone? No to zajebiście by było. Jak tutaj wskoczyć? Jak bym się wybił mocniej? Czy to jest dobra droga? Czy ja tam właśnie muszę iść?
O, ty, no weszło. Weszło i teraz idziemy tędy. Ej, zajebiście. Zajebiście mamy drogę, kochani. Tak, ktoś tu mieszka w ogóle? Nie, pewnie jak odpalę zrzut to... A może nie? No my byliśmy chyba w tym szpitalu, to nie jest ten szpital z questa pierwszego jakiegoś tam? To nie ma przejścia. Okej. Coś czuję, że tak kombinuję i tak mi się to nie uda i tyle czasu zmarnuję, że mi się odechce po prostu. No co ja teraz mam zrobić? Jajco chyba właśnie. Chyba właśnie jajco. O, no i huk. Ile życia straciłem? Ale to jest troll. To co ja robię, to jest taki troll. Chyba, że... Gdzieś stąd będę mógł skoczyć wyżej. Jak na ten dach skoczyć? Tam jest jeszcze tyle pięter do zbadania. Można nie chodzi o same piętra stricte, ale... Tam trzeba wbić wyżej dużo. Na razie to jest najgorszy budynek do wspinania, na jakim byłem. A tutaj drabina była. Ja pierdolę, tutaj była drabina, nie? Dobra, nie chcę mi się o tym myśleć nawet. Tutaj jest dalsza droga. To jest dalsza droga, moi kochani. Dobre i tyle. Zębiarki tam na dole. Tak, 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 o ten pojemnik mi chodzi, droga pani. Dokładnie o ten pojemnik mi chodzi, tylko... Tam jest dalsza droga. Dobra, i teraz tu... Oj, tutaj... A, chwila, chwila, chwila. Ja teraz robię czary mary, hokus pokus. Wzmacniam sobie na minutę wytrzymałość. Okej, było blisko, było blisko. Będę miał plan zaraz. Słuchajcie, bo tu jest z tego tyle. Ale od tego możemy zacząć. Niepotrzebnie od tamtego zaczynałem. Od tego zaczniemy, patrzcie. Dam radę, no jest do zrobienia jest. O! Ulala. Ajajaj. Ciężko, ciężko się skaczy z boku na bok. Ciężko być mąkę w prawdziwej miejskiej dżungli. No Jezu, gdzie mnie zrespiło? 50, a to jest to, dobra. No jeszcze raz bym spróbował chociaż, nie? Jeszcze raz. Potem mi się nie będzie chciał tutaj wracać, absolutnie. Absolutnie, potem nie będzie powrotu. Szkoda, że nie będę miał już tego wzmacniacza, nie wiem czy będę mógł kolejny wytworzyć, to może być problem. Reject humanity, return to mąkę. Return to mąkę. Dobra, teraz tak. Tędy. Już znam całą trasę. Tam jest z tyłu drabina, o której jakbym wiedział wcześniej, to bym w życiu takiej hały nie odjebał. Chyba. Ale też jakby coś było, ale tam, widzicie? Aj, tylko czy ja tam wskoczę? To jest inna sprawa. No, wskoczę chyba. Teraz robię tak. Znaczy tak, Aiden nie do końca łapie obiekty, które powinien łapać. O, teraz złapał co trzeba w końcu. Dobra, jestem prawie na szczycie. Znaczy, to, gdzieś to teraz szło? Tędy? Tędy?
No jesteśmy już prawie w tym samym miejscu i elegancko. I potem idziemy na drugą strefę, już fabułkę robić. Chyba, że jeszcze ci pobocznie się pokażę. Ale fajna muzyczka jakoś się ładuje. Próbujemy, no. Ledwo! No, szkoda, że nie chodzi o czwraka. To jest też dla mnie duży ból. Chciałbym zacząć takiego... Ja ci popierdzielałem do na czwraka. Dobra, jest zrobione to. Tu jeszcze jakieś... Aha, nie mam na to miejsca i tutaj coś jeszcze. O, co to jest? Jakaś karta pamięci. Wojskowe. Szkoda, że na to nie ma miejsca. Mąka i konserwa. Dobra, ale tu jeszcze trzeba na górę wejść, można uaktywnić strefę. Let's go! Czy nie grany? Jeszcze nie grałem. Jeszcze nie grałem, wiesz co, wierszka dzisiaj było w planach nagrywanie. Ale zepsuło mi się to ramię i tak pomyślałem sobie, że... No bardzo bym chciał, żeby to ramię było, bo dla was to może być takie małe coś, ale ja... Jak mam jakiś setup, który już mi działa, który mi pasuje, to mega mnie to boli, kiedy coś mi się zmienia, wiecie. Tutaj miałem już te ramię, bardzo lubiłem tą jakość głosu, bardzo lubiłem tą wygodę. Teraz, że nie musiałem tutaj się ustawiać tak rąk i no tego teraz mi brakuje trochę, nie? Dlatego jutro powinno już być, to pewnie jutro, albo pojutrze sobie nagram i już będą wszystko odrobione. Ale dobra, czy to jest zaliczone już? Jup. Mamy właściwie całą tą strefę Old Villador zrobioną. Teraz centralna lupa. Właśnie tam zmierzamy 900 metrów stąd. Oj. Oj. Da się tu jakiś skok wiary zrobić? Nie, bo teoretycznie... Teoretycznie samochody mają niwelować obrażenia. Zobaczymy, czy niwelują, czy to prawda? O Jezu, o Jezu, o Jezu. O kurwa. Prawda. Mit potwierdzony. Łyso, co? Łyso. Łyso. Windshield zniwelował całe obrażenia. Zero obrażeń straciłem, nie? Zero. Nie, ale nie powtarzajcie tego nigdzie. Nigdzie to nie powtarzajcie. O! Jakieś złodupce. Misie. Lisie. Słuchajcie, bo ta katana jest na noc, prawda? Na dzień chyba musielibyśmy sobie z barbarzyńcy walić. O, och, panowie! Katana dzień i noc? Jak apap dzień i noc. Będzie pełny. Dawaj, skarby. Dryf literowy, ooo. Ale nie chcę tego. Dobra, 800 metrów, pożar daleko. Nie będę grał w drugi rozdział, wiesz co? Podejrzewam, że po roku restart zrobimy ostateczną ankietę, bo generalnie ostatnio w sieci pojawiło się przetłumaczenie całej Danganronpy drugiej. Super Danganronpy drugiej, Super Danganronpanader drugiej. Tylko, że nie ma dubbingu tam. Ja bardzo chciałem tą wersję dubbingową, ale dam wam możliwość wyboru po prostu za jakiś czas. Jeżeli będziecie chcieli, to nagramy sobie bez tego dubbingu. Ale to po roku restart dopiero będziemy robić filmik o tym. Ja wtedy zrobię takie podsumowanie i zobaczymy co dalej. Ja osobiście bym jeszcze poczekał z tej przyczyny, że to będzie naprawdę świetna seria. Powiedziałem, że jedna z lepszych na kanale. I obawiam się, że po prostu ciężko będzie mi później to przebić. A na ten moment mam jeszcze takie z tyłu głowy, że okej, przede mną jeszcze i tak jest najlepsza seria, która będzie na tym kanale, jeżeli chodzi o fangan rompy. Z piernikiem. O proszę. Piernikarz. Piernikarz, dyrnikarz. Teraz do tej fabryki trzeba dotrzeć. Inohyżo.
dziadkiem. Homemade piernik, ale że ty robiłeś, czy coś w domciu? Raz dubbingiem, a raz bez. Ja będę robił dubbing. W sumie zawsze robię. Kupcio, a co ty za taki kurde kulinarny potwór? Kiedy Masterchef będzie grany? A potem streamowanko z Lempiank. O kurwa. Ale zwiało mnie. Teraz równy quest idziemy. Porobiliśmy jeszcze parę ostatnich rzeczy tutaj. Też parę rzeczy, których wcześniej robiliśmy z jakiegoś powodu. No i... wciąż tu jest ważna. Ale chłopcie, jesteś BMR. BMR po prostu. Zdrowa konkurencja, a nie to DBD. Nazywałem zombie, byłeś drugi raz? Ty, nie pamiętam, czy byłem. Nie pamiętam, czy byłem, ale teraz chyba nie mam nic na mapie do zrobienia. Tyle czasu na SDR, na zrobienie serii? Ojojoj. Ale jakoś zaczęłaś oglądać owieczkę, bo ja nie pamiętam, czy ty się chwaliłaś, RDR, to dotarłaś progresowo. Raz milion? Get the million. Get the million look. Oj, proszę jakieś. O, nie taki był plan. Zobaczcie jedynie. No to jest duża seria, na pewno takie ostrzeżenie z mojej strony. Więc jakbyś się brała, to naprawdę musisz sobie sporo czasu przygotować. Oj panowie, ale czego wy tutaj przeszkadzacie w walce? Ola. Znaczy, jakbyś oglądała SDR A2, bo pamiętam, że pytałeś o to, to naprawdę możesz sobie śmiało oglądać, bo ja też wtedy nie znałem SDR. Jedyne co, to będziesz miała taki ból, że będziesz wiedziała o, no, pewnych... pewnych fartach dotyczących zakończenia w jedynki, no ale ja tak grałem i jakoś przeżyłem, więc... pozostawiam wybór tobie, tak naprawdę. Czekajcie, a gdzie jest ten? O Jezus, myślałem, że lekarstw nie mam znowu. Lead my balls. Zamknięte. Muszę znaleźć inną drogę. No dobra. Muszę się tam dostać, tak? Wygląda, jakby musiał się wspiąć szczególnie. Aiden, jesteś? Tak, ale lekko zajęty. Daję tylko znać. Wykryliśmy ruch po stronie speków. Szukają cię. A, chyba w tą stronę trzeba iść. To za Minecraft parkour jest, przepraszam bardzo. Prawie 80 godzin, cała seria. No racja, racja. Zrobiłeś mimo wszystko policzenie, zapomniałem o tym. O którym wspominał Hakon, ale ani śladu Wolca. Co to będzie coś? O, a cóż to za skarby? Na papierosy nie ma miejsca. O co chodzi z tymi przedmiotami standardowymi? Dla mnie to jest taka zaradka zacichana. Niby to się sprzedaje, ale teraz się nie sprzedaje. O.
ale przejście. Sneaky beaky. No sprzedają się, ale właśnie coś tutaj się nie sprzedają. Dają się, ale z drugiej strony się nie sprzedają. Znowu muszę... Szlak. Może jest tu gdzieś jakiś agregat? Agregat? O, tu jest. Po coś. O, tutaj. To nie był dźwięk działający do agregatu. Raczej. Chyba. Nope. O, tutaj coś. Czy mnie gdzieś prowadzi misja? No i chętej mody potrafią sponiewierać, przyznaję. Potwierdzam. A czy to jest skarb? Ja to nie widziałem w ogóle po drodze. Wypadają rzeczy, nie ma miejsca, kurwa mać. Dobra, co tu trzeba robić? Ja teraz będę w jakimś tunelu tracił 2 godziny gameplayu? Ej, tam są skarby. Może tędy. Z jakiegoś powodu się nie da. Ależ cudownie coś pachnie, powiem wam. Dobra, ale chwila, bo znalazłem agregat, nie? I co teraz? On nie działa, jest zepsuty namen. Dobra, ale nie wiem co zrobić teraz. Chyba, że muszę po prostu się już wspiąć. Ja mam wrażenie, że ja mogę wtedy wyjść. Oho. Coś zepsułem? Ty. Co teraz? No i co teraz? To nie jest kawał. Ajajaj. No nie, pobiegnę do przodu kawałek, zobacz co się stanie. Może się kolejna scenka załaduje. O, zajebiście. Zajebiście, parkour up. Ja się kurwa biegnę w ogóle. No kurwa, przypał jest, panowie, no. Jest kurwa przypał, no bo te gry to... Nie, no spróbuję po tym ogrodzeniu wrócić tam. Nie ma, że boli. Kurwa, wpuśćcie mnie z powrotem! O chuj. Nie mogę nic zrobić. No nie mogę nic zrobić, przysięgam. Do backroomów za... O Jezusku. Wiecie? Fał nie mogę zrobić, a to by było pojebane pewnie, jakby fał się zrobiło. No żaden klawisz nie działa niestety. Pierdolę. A to je zbugowało i cofa mnie na początek gry.
Ale bym się zdenerwował. O mój Boziu, dziękuję ślicznie. O, Narinka, co on tu zrobiła? Czekajcie, ale ja już bym sobie zobaczył zaraz coś. To będzie szamane? O kurde, patrzcie, gdzie jestem w ogóle? Będzie szamane, moi drodzy, spaghetti. Spaghetti. Takie mięsko, mięsko wege. Nie wiem, czy kojarzycie czasami na półkresu takie. Co jest? Ty, co tu kurwa jest grane? Przecież ja tutaj byłem. No i tak sosiczek jakiś do tego. Oj, oj. Oj, 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 kolego. No stęka się chyba nie załączyła. A jeszcze tylko ciebie mi brakowało. Kudy byk? Alma refleks? Co tu się dzieje? Ej, stop, stop. Teraz się robimy przerwę. Teraz każdy z was musi napisać na czacie, jak nazywa się ten zombiaczek. No przecież każdy to wie, to teraz wszyscy piszą, jak nazywa się zombiaczek i czekamy, aż wszyscy, każdy użytkownik napisze, prawda? No po prostu beka. Co mi obchodzi? O kurwa, jak on się nazywa? Tak ja go biorę i na pół łamię. Co mi obchodzi, jak on się nazywa? Zombie? Kaniszyn was uratował, macie szczęście. To jest chyba taran? Może i taran. Pasowałoby trochę. Trochę by pasowało nawet. Patrzcie, co kryje bramka numer jeden. Aiden, nie dzwonisz, nie piszesz. Myślałem, że trzymamy sztamę. No nie. Waltz zlecił zabicie Lukasa. Detektyw Aiden nie spocznie, póki nie pozna prawdy. Myślisz, że ci uwierzę? Niby dlaczego? Bo Waltz tu jest. Chwila. Chłopcy, przeszukać tunel. Dlaczego Waltz miałby to zrobić? Żeby osłabić Speków, skłócić was, siać chaos. Skąd mam wiedzieć? Nienawidzę jebanej polityki. O, powinien dodać na sound alert. W twą stronę. O czym jeszcze chcesz gadać? Aitor, Aitor, zaatakowali siedzibę! To bazar! Zajęli stację! Na koniec jakąś klątwę rzucił. Bicha! Dawaj, otwórzmy je! To ta kurwa! Cicho! My sobie parkurem wyjdziemy i wyjebane. Wysiadł prąd. Musimy znaleźć skrzynkę. Co tu się dzieje? Kto go wyłączył? A jak myślisz? Jest, absolutnie, Kisiel. Zgadzam się. Tylko mówię, dorwijmy go. Hm? I tak nie masz jak uciec. Okej, okay, poszukaj skrzynki. Gdzieś w pobliżu musi być komórka. No to skrzynki czy komórki? Pepper, sprawdź drugie wejście. Wydwaj do tunelu. To labirynt, ale jeśli Walt tu jest, musiał zostawić ślad jak ślimak. Ale tekst. Scenarzysta płakał jak pisał. Musiał zostawić ślad jak ślimak. Podoba mi się agresja. Ja myślę, że my teraz realnie jesteśmy Aiden, tylko Adrian. Widzicie, z taką agresją podnosimy te zakupy, znaczy luta. Znaczy piję ze smakiem. Ja muszę taką specyficzną owocową jakoś pić. Mój każdy mi smakuje, wiesz, Adria? Ja czy tak nie każdy mi podchodzi, niektóre są takie zbyt... Nie wiem, delikatne? Nie wiem jak to nazwać do końca. No, wcześniej to było zamknięte, ale jest otwarte, ciekawe. Ciekawostka dosłownie. Heber, znalazłeś coś? Oje. Jakieś kable, ale wszystko zalane.
Kiepsko to wygląda, poruczniku. Wszystko stało tak przez 15 lat. Szukaj dalej. Mam nadzieję, że nie dlatego wysiadł prąd. A to jest drabina, prawda? Nie ma jeden. Co ty na to? Pójdziemy drabiną jak ludzie? Czy we gonna reject the humanity? And embrace the monkę? Ale co ja tu mogę zrobić? Chwila. A tutaj, dobra. Oj. Do wody! Ryba to owocowa biała. Nie piłem tego nigdy. Musiałbym spróbować. Ktoś tu był. Wyrwał kabel. Ja myślę, że sam wypadł. No dobra, ale... O kurde. Jeju. Idź po śladach, to tutaj chyba teraz. Hakon tędy przeszedł? I... cholera. Ktoś musiał zamknąć tamte drzwi. Dobra, ale pytanie brzmi... Aj, tutaj. Nie, no pewnie, Aladia, pewnie. Radio! Kto to mają? Wolca? Spokojnie. Otoczyć go. Mają to Wolca chyba. Mam wrażenie, że im przylutowałem tej lokacji jeszcze tak, jak bym chciał. Zapłacisz za Lukasa. Wciąż na smyczy mata. To jest ten główny zły, Wolc, naprawdę? Wygadasz się przed sądem, na chwilę przed ścięciem. Jesteś pewien, że tak to się skończy? Pan ale chłop ma jakieś ceny w ogóle, nie? Te gdzieś żyły. Pojebane. Żebrowski, racja! Brać go. Racja, zastanawiałem się, skąd taki głosik znajomy. Przeszkadza ci jego śmierć? Nie pasuje ci nowa rola. Nowa pozycja, nowe wyzwania, nowe możliwości. Powinieneś mi dziękować, że ci to dałem. Pogadałeś, ale dość tych bzdur. Skuj go, Heper. Bardzo się cieszę, że do nas dołączyłeś. Zamknij. A teraz oddaj mi to, co ukradłeś. Oddaj mi klucz. Albo wszyscy zginą. Ja? Kurwa! Heper! Na co czekacie? Zabić go! Oj! Kurwa! Zapłacisz za wszystko! On to ci się Richard Humanity robi. Chłopczyk próbuje udawać dorosłego, ale wciąż jest tylko uroczym, małym chłopcem. Ale pedo. Te, głos Wiedźmina i morda Neda Starka, nie? To jest Shona Beana. Ciekawe połączenie. I moc Naruto, oczywiście. Nie. Nie no, Rais to był kurde fajny rostek. Ten jest taki kurde jakiś, nie wiem, dopiero go poznaliśmy pierwszy raz tak naprawdę. Mieliśmy go tylko w wizjach, a pierwszy raz widzieliśmy jego twarz. A nie, chwila, przy wentylacji jeszcze widzieliśmy, wtedy na samym początku gry. Ale tak widzieliśmy... Rozpierdolił ich w drobny Baz Astral? Masz to. Incoming? A Renegasz to chyba bandyci są, co? Szef jest w fabryce. Daj mu znać! Coś jest z nim nie tak. A co jest? Witam, Nat. Ty kurwa. Mąkę, jakiś rzeczywiście jakiegoś tytana, shifterem jesteśmy. Co jest? Zamieniamy się w mąkę tytana. Głowa mi pęka. To prawdziwa udręka. Co się ze mną dzieje? Co tu się stało? O, test to zrobiłeś.
Chwila, to on jest szefem renegatów, ten Waltz? Czekam w fabryce. Odbiór. Kurwa, klasę zaczynamy dzisiaj. To koniec, Waltz. Idę po ciebie. Dobra, wyjdź za Waltzem do fabryki aut. Patrzcie, ten most! Nie mogliśmy go wcześniej widzieć, prawda? Przecież dopiero teraz dotarliśmy tutaj fabularnie. Paskili dostępne, oj tak. Ale co, tu jest jeszcze większa lokacja, nie? O kur... Ulala. No to nieładnie. Nieładnie, mamy kurde 9 dni na przejście tego, trzeba dużo grać. Polonez zamiast Waltz, właśnie. Polskie nazwy, Polonez! O kur... Co ja robię? Kur... No to ładnie. Ślisko. Ślisko, strasznie ślisko. Oj. O no nie, no mamo, proszę. Cała trasa od nowa. No nie jest to daleko, ale kurde. Najpierw ramię od mikro, teraz to. Życie mnie, mnie. Ja jakoś dziwnie pobiegłem, mam wrażenie. Zaraz na życie, jak się normalnie biegnie. Jakieś poślizgi. Nie wiem, czy ja powinienem potem tym w ogóle biec. Quest tyle co fajniutko, ale długo ci zajęło clearowanie? Inaczej może zapytam, czy jest coś takiego mega innego od pierwszego miasta do czyszczenia? No już chciałem bardzo się złościć. Chciałem. Inny czerwony, ja mógłbym mieć niebieską, wiesz, Aladia? No i elegancko, Koron. Porczampik. Czyli na początku robić questy równe, aż drapin hooka odblokuje? No rzeczywiście, jeżeli jest jakaś nowa sprawa, nowa mechanika, to może... A daleko jest grappling hook? Możesz powiedzieć śmiało. W sensie nie mówię przy śmierci tej postaci, ale wiesz, jakoś daleko trzeba progresować? Ja powiem wam, że włączyłem tą optymalizację pełnoekranowej i rzeczywiście wydaje mi się, że działa lepiej. Oj. Idziemy na górę! To co jest? Goni Waltza? Ale jak to mam go gonić? Ja nawet nie wiem, gdzie on jest. Ja, że on gdzieś już tu jest. Ja tych przydupasów niepotrzebnie biję. Ty! Jeden quest przed? Okej.
może rzeczywiście zrobimy mały taki mały rekonesans przed tym. Zobacz jak to będzie. Będę oceniał trochę może twoje możliwości własne. Nie wiem, czy dobrze idę, chyba nie idę dobrze. No, my przed chwilą robiliśmy questa nad i wybiegliśmy jakby poza mapę. W sensie, byliśmy w tym tunelu przed chwilą i ja się wspiąłem po drucie kolczastym, bo mam wspinanie po ścianach i normalnie sprogresowałem jakby. I musiałem później wracać, wczytywać save'a. Także dobrze się bawimy. Tędy chyba trzeba iść, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy tam to mam złapać, czy tam mam iść. Oj. Oj. No było blisko. Jakim cudem przeskoczyłem to, co wygląda na dużo dalszy skok, a nie przeskoczyłem tego, to mnie zastanawia. A może to jest jeszcze dalej. Ale bym po ściance. Aha. Zajebiście się bawię. Na każdy inny budynek dać tą lotnią, nie? To trzeba pewnie na ten budynek będzie się wspinać z milion razy. No, co jest kurwa grane? No, zaraz oszaleję. O co chodzi w tej lokacji? Ja mam coś złapać, czego ja nie widzę? Aha, chyba po autach mam się wspinać. O to chodzi. No nie, nie wiem o co chodzi. Na lampę. A, na tą lampę da się wspiąć. A, przepraszam, nie reżertnąłem humanity odpowiednio. No właśnie, jakaś nieopierzona jeszcze ze mnie małpa. Dobra. Tylko i teraz, proszę bardzo, już jestem mąkę. Już możecie, możemy wrócić do bycia dziumami. No, przecież uniknąłem. Emotki, w której jest cały pierwszy shred? Co? Jest taka epicka emotka? Ja o niej nic nie wiem? Co daje ci unlimited wytrzymałość na broń? Co? Co ty dajesz? Ale jak to? Ale na jedną broń? Czy tak ogólnie? Co? Na wszystkie? Co teraz zostaje do końca gry? OP strasznie. Choć to jakieś OP gówno. Co ty dajesz? To będzie OP. Jakieś straszliwie. Gdzie muszę iść? Tędy. Chyba. Bądź ślady. Te ślady idą tam, ja muszę przejść. Aha, tędy. Witam, pokorny. Gdzie ona jest? Ty. Chyba już raz cię zabiłem. To będzie ostatni raz. Ja, ale co się dzieje z lipsynkiem? Wygląda, żebyśmy nie mieli w ogóle synchronizacji. Moim... Ciekawe. Dobrze. Zanim cię zabiję, będziesz miał okazję zobaczyć coś spektakularnego. No dawaj. Wszystko w końcu zatacza koło. Wracamy do punktu wyjścia. A ty będziesz świadkiem tworzenia się historii. Historii? Miałem 5 lat! Torturowałeś nas! Byliśmy dziećmi! Byliście częścią czegoś większego. Tylko mnie zawdzięczasz to, że nadal żyjesz. Dzięki okay. Mi jesteś tak. Silny. Wyjątkowy. Jesteś silniejszy niż mogłem przypuszczać. Ale mnie nie dorównujesz. Jakieś ostatnie słowa? Co zrobiłeś z moją siostrą? Siostro? Co zrobiłeś z Mio?
Oho. Aiden, żyjesz. To ta laska go postrzeliła. Leć! Oj, czekaj! Muszę wziąć... Co to kurwa? Idź! Przemienia się! Ten teraz, tutaj. Ładnie się bawi chłopco. Jak ci na dopalaczach. Biegnij! Okej. Czekaj stamtąd! Ej kurwa, mąka jest. Trochę mąka jest, powiem wam. Ej kurwa! Kurwa, szybciej! Nie brzmi on jakoś zbyt pocieszająco. Regerte humanity! Embrace the monkey! O kurwa, chyba nie powinien być na górze. Chyba nie powinien być na górze. A może jednak. Ty, przebiegła przez drzwi? Halo? Co jest z tym grą? O kurwa. Nie, no kurwa, mam flashbacki z Re8. Z domku. Kurwa, gdzie? A! Kurwa. No, nie o to chodziło. O Jezusku. No nie, ale czemu to robisz, ty ruro, głupia? O, tak, zombie. Jezu. Ale się boję, kurwa mać. To nie miał być horror. Bof. Jesteś starym i idziesz po mleko. Kurwa, wszystkie części ciała nagle zaczynają swędzieć, nie? Ja drugi raz już wtedy biegnę, na 100%. Może się obrócić? Nie potrzebuję. Jezu Chryste. No nie. Ale jest 50 metrów za mną. On jest odległość kolosalna od tytana ode mnie. Albo trochę bliżej. Nie, co ja Jezu, co ja robię? Jezu! No. To nie było miękkie lądowanie. Jezu, 7 metrów jest za mną. 7 metrów za mną jest! O kurwa! Łap mnie! Oj, dobrze. Nasze dzieci będą piękne. Znaczy, dziękuję za ratunek. O Chryste. O, to było intensywne, strasznie. No gadaj. Coś ty za jeden. Ej, a ty? Dlaczego mi pomagasz? Pokaż mi rękę. No daj. Nie gryzę. Które kolano? Nie do krwi. O, kurde, co? Jest coś, co nas łączy. Cały czas tak pominąłeś? Na mnie też eksperymentował. Moja krew. O, okej. Okay. Czy to jest też jedna z owieczek? Znałaś taką dziewczynkę? Mija? Nie. Kto to? To będzie Mija.
To jest Mia, mówię wam. Byliśmy razem w placówce GR, szukam jej. Wiesz, jeśli przeżyła, pewnie daje dupy za wodę gdzieś w mieście. Co? Nie mnie oceniać. O czym ty mówisz? Wal się! Hej, gadzie, taki czas. Kurwa, ale słowa. Tylko mówię. Muszę ją znaleźć. Dobra, spieprzajmy stąd. Nie wiem, czy się go pozbyliśmy. Kurwa, co tu się dzieje? Hej, czekaj! Jezu Chryste, dziury w drodze. Nie, to była fajna scena, intensywna. Trochę obsraną mam zbroję, przyznam szczerze. No i co? Sekret tutaj będzie. Tutaj będzie... Niedaleko jest wejście do centra lub. Tam jest bezpiecznie. Szmaty. A czemu lutowanie daje w takim momencie nawet? Nie uruch się opanować? O Jezu. Ale co to za teraz w ogóle? Twoja siostra daje dupy za szklankę wody, a twoja obciąga piłbachy kosmitom. I co? To jest miał być barkadą, nic mnie nie zatrzyma. Nic nie zatrzyma mąkę prawdziwego. A paleta była, aha. No to ma sens w sumie. Te, ale lota ile tu jest? No, które już nie mogę podnieść nawet za bardzo. Chociaż z drugiej strony... Te, czemu nie mogę leka... A, tutaj. No i od razu bezpiecznie się czuję. Chodź, chodź, jest tutaj! Weź z nim. Ziemia do Aidena. Człowieku, kompletnie odpłynąłeś. Miewasz koszmary o tym, co nam zrobił? Cały czas. Dlatego chcę zabić gnidę. Waltz jest trzeci na mojej liście. O Jezu, czy to jest pierwszy, drugi? Czyli też byłaś u Waltza. Kiedy? Długo? Kiedy? Tak, paleta, paleta jest OP. Pamiętam ten czas. Wszędzie ratuje życia. Ale miałam farta. Nawiałam po paru tygodniach. Nie pamiętam cię. Uznam to za komplement. Gdybyś pamiętał, nie miałbyś dobrych wspomnień. Większość woli zapomnieć. Jeśli przeżyją. Uciekłaś? Niby. Coś też podejrzanie rada o tym. A co się stało z resztą dzieci w szpitalu? Człowieku, ktoś kiedyś napisze o tym książkę. I nie będzie w niej happy endu. Większość nie żyje. Spotkałam jednego gościa. Do śmierci będzie spał z nożem w dłoni. W cholernej lodówce, którą sobie przerobił na schronienie. Nigdy jej nie opuszcza. Nie chodzimy razem na terapię, jeśli o to pytasz. Akurat musiałeś skrócić dać silną po filiżankę. Masz listę celów? Serio? Myślisz, że żartuję? W tym mieście roi się od śmieci, a ja jestem pokojówką, która w nim posprząta. Kogo wpisałaś? Jezu Chryste. Oprócz Waltza, rzeźnika, Hakona i... Wiesz co? To bardzo długa lista. Jest tam kilka cieńszych płotek, które zasłużyły na śmierć. No, możemy latarkować, możemy nawet tibagować. Wszystko można w tej trze. Żartujesz? Najwyższy organ władzy. Mój własny, czcigodny autorytet. A ty? Co robiłeś z tym pieprzonym Hakonem? Aż ciężko w to uwierzyć. Mnie uratował. Przybyłem tu zarażony, bez biomarkera. Ludzie chcieli mnie powiesić. Jasne, mieli rację. Fajnie. Mógł mnie uwolnić, dał biomarker, ale mnie okłamał. Ale... Nabiera każdego. Każdego. Sama mu kiedyś ufałam. Serio? Opowiedz. Może kiedyś, ale nasze historie są podobne. Wychujał mnie. Ludzie stracili życie. Zapomnij o nim. Albo lepiej, umów się z nim, i przyjdź na spotkanie z Kuszą i Bełtami.
Dobra, dość gadania. Chodźmy. Stanowczy. Miło. Musimy iść. No. Dobrze, zaniesie nas do drugiego miasta, przynajmniej nie trzeba już iść tunelami. Trzeba patrzeć na pozytywy, moim zdaniem. A tu zebrała nas powrotem na bazar. Aiden, jesteś? Tak, idę. Nie zauważyła, że upadłem? Myślałam, że już po tobie. Podobno Watts robił eksperymenty na własną rękę. Jebany psychol. I nasi tu byli. Się nie zorientował? W końcu się zorientowali. Słyszałam, że za to go wywalili. Pierogi. Szkoda, że tak późno. Nazwa własna? Nie, nie, to Polacy tutaj byli. Poznaję. Tylko Polacy tyle graffiti robią. Dlaczego Hakon jest na liście? Bo zabił Lukasa? Nie. Nawet lubię tych służbistów. Ale nie, mam w dupie śmierć Lukasa. Co ona ma na krótce? To długa historia na inną. Wygląda, jakby miała. Wszyscy na tej liście tytana szczękowego ze skrzydłami. A Hakon na coś znacznie gorszego. Pieroki. Było otwarte. I dupa. No zajebiście! The end is coming. To placówka GRE, nie? Klucz zadziała. O, w mordę! To działa! O, inna muza. Skąd to wziąłeś? Znasz Dylana? Znasz Dylana? Ona pyta, znasz Dylana? Skąd znasz Dylana? Aha, okej. Okay. Znasz, to dużo powiedział. Złożył się do mnie, bo chciał opuścić miasto i Waltza. Bał się, coś się stało, albo coś odkrył. Ciekawe co? Co mógł odkryć? Nie wiem, Dylan wiedział, że mam kontakt z Frankiem, ale potem przestał się odzywać. Kurde. Dylan dał mi to przed śmiercią. Waltz go zabił. Jebany! Jednak go dorwał. Mam znaleźć kogoś o imieniu Lavon. Wiesz kto to? Może mieliśmy się spotkać. Pojebany wszechświat połączył nasze drogi. Co? Zajebiście. Lavon to ja. A to jest Lavon, okej. Skontaktować z Frankiem. Podobno Lukas coś znalazł. Coś, czego Waltz szukał od dawna. Chciał uciec z miasta, żeby... Sorry, ja wiesz co, ja się słucham na kascenka po prostu i jem przy okazji. Chociaż wam nie przeszkadzam. Być może to przez niego Lukas zginął. Dylan też. Uważaj. Możesz być następny. Jest cenny. Dla Waltza wręcz bezcenny. Lepiej go nie zgub. Uważaj. Co się dzieje? Niemożliwe. Waltz musiał włączyć agregaty. Waltz? Dlaczego? Skąd mam wiedzieć? Kto nadąży za tym pojebem? Chodź! Szybko! Drodzy zanim się wyłączy. Pociąg ma opóźnienie. Obsługa metra przeprasza za niedogodności. Uwaga na odstęp. Dziękujemy za uwagę. Proszę kurwa bardzo! Szybko! Next station, tłuszcz. Next station, Małkinia. Dobra, koniec zadania, podciąg. Łódź z rury wypadł. Zlawan jednym słowem. Ty kurwa, czuję się jak na dworcu. Niesamowite. O, no proszę cię. Lawaszu, poczekaj na mnie chwilę. Jest jakiś maksymalny poziom wytrzymałości, czy coś się orientuje? Chyba trochę zapiekło. 21, co ty dajesz? 21 to jest max? O kurwa. Jestem nawet w połowie, ja myślałem, że to już kończę to, ten poziom. Chyba druga ta gra, no jest drugawa dosyć. Idziesz czy nie? Idę, idę. Zwiedzałem sobie. Śmieszne. Aha! Kurwa! Kurde, patrz! Tutaj też! Patrz, ale... Niewiarygodne, kurwa!
Ataka! Sprawdzimy z góry! Widzimy się! Chaotycznie. Marinka szła właśnie w wątek główny ma 34, ja mam aktualnie 23 godziny w tej gierce. Poza streamami nie gram. Chodź Aiden, szybko! Musimy to zobaczyć z dachu. Spodziewałem, że mi zajmie, no nie wiem, z 50 pewnie. A, o kurde, jak wysoko jadę. Hej, gdzie jesteś? Boże, ale Lawasz, weź trochę się uspokój, co? Strasznie forsujesz wszystko. Wygląda ta scenka, przy której mogę pojeść. Cholera. Myliłam się. Nic nie widzę. A taką miałam nadzieję. Ten pafra jest... Dojebany widoczek. Ale... Spokojnie tu. Kepsę w Lawaszu? No nie jadłem nigdy. Zjadłbym. No. Dlatego przychodzę tu, kiedy mnie coś wkurzy. Czyli często. Uwierz. Wyglądasz. Patrz. Oho. Aiden, wracają. Muze z menu głównego. Naprawdę, kurwa, wracają. Widzisz, Aiden? Widzisz? Jak pięknie. O, nie wierzę. Po prostu nie wierzę! Kurde, poczampik. Rowan, widzisz to? O, widzę, Danior. Podziwiam pokaz w punkcie widokowym. Jak to się stało? Ciemność przez 15 lat i nagle... Przez 15 lat było ciemno? To oni dopiero odpali prąd po raz pierwszy? Musimy się dowiedzieć. To wbijaj do kantyny, pojebane. Pogadamy. Bardzo się za tobą stęskniłem, Loka. Waląc browary i posuwając barmanki? Zdasz mnie, mam dar. Przyjdziemy tam, debil. Coś jest nie tak. Oho. Fajnie było. Nie. O nie, 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 nie! Nie! Kurwa! Co się kurwa dzieje? Jest rybie oko. Jak się tam dostać? Rybie oko poczeka. Poczeka? Dlaczego? Musimy sprawdzić podstację. Jedna jest tam, w pobliżu wieży SP. Co z rybim okiem? Słuchaj, chcę ci pomóc. I pomogę. Razem nam się uda. Ale musisz zrozumieć. Pierwszy raz przez ponad dekadę nic się nie zmieniało. No, szczerze wam powiem... W pieprzonej ciemności. Musimy to sprawdzić. Jak dotrzemy do podstacji? To stara paralotnia. Do niektórych miejsc dostaniesz się tylko tak. No, proszę. Rób to, co ja. Co? Ale Lawan, czekaj! A kurwa. Ale powiem wam, że to chyba była moja ulubiona scena póki co w Dying Light'cie. To jest Zeta, bo otworzyć paralotnie, będąc w powietrzu. Musi jest, aby unieść przód i ustabilizować opadanie. Co? Co miałem kliknąć? Z? Nieźle, jak na żółto dzioba. Myślałem, że będzie trudniej. Nadal nie wierzę, że to się dzieje. Myślę, że to Waltz włączył prąd. Ale dlaczego miałby to robić? Nigdy nikomu nie pomógł. Dlaczego miałby przywrócić ludziom prąd? Jesteś pewien, swój. Że to on? Użył klucza GRF w fabryce aut. Wtedy włączyły się światła. Ma to sens. Lata temu wojsko przejęło tę fabrykę, żeby zagarnąć ogniwa energetyczne. Nie miałam pojęcia, że nadal działają i mogą zasilić pół miasta. Nie, no mi się jeszcze podobał wybuch tego wiatraka. Cholera wie, do czego jeszcze służy. Pośpieszmy się z tą podstacją. No chyba zapomniała, wiecie? Oj, wybaczcie. Okej. Coś czuję, że nie polubię tych paralotni. Słuchajcie, gdzie my jesteśmy teraz? Tutaj. Zam downtown. No, nie polubię w ogóle tego miasta, coś czuję, będzie trzeba się poruszać po tych budynkach i to będzie takie denerwujące. Nieźle. Ale jak chcesz być lepszy ode mnie, to ćwicz. Aha. Nie wiedziałem, że to wyścig. To zawsze.
że jest wyścig. No, kiepsko trochę. Wygryno pojemnik z inhibitora. Elytra? Ma jumpster w lobby? Co ty dajesz? Oj, nie polubię Hatera, naprawdę. Tutaj. Dużo lepiej, Aiden. Chociaż nadal jasne, poddajesz Łucio. Się wiatrowi. Śmiało rzucaj. A to ty masz go kontrolować. Gdzie teraz? No w jedynce ty próbujesz, bo racja. No się trochę jakoś szybciej latać tą lotnią? Ulubisz ten jumpscare? Zaraz to zobaczę. Okej, okay, stąd jest już całkiem blisko do podstacji. Dotrzyj tam i ją włącz. Ty z wami misję z paralotnią? No z rodzinstwami? Jesteś dużym chłopcem. Ogarniesz to. 300 metra jest kolejna. Ja się nią zajmę. Jeśli uda nam się chociaż z jedną, to z czasem włączymy wszystkie. Ale dobra. Jak mam ją włączyć? To żadna filozofia, Aiden. Te systemy są stare. Musimy się upewnić, że bezpieczniki i kable działają. Dobra, no i poleciała sobie. Czekajcie, patrzcie na tą klipkę. Bam, ale niewygodnie mi się nie polało, coś czuję. Teraz czekajcie, może krycę. Oj. Krycie. Już wam zaraz przychwytuję. Wszyscy zobaczymy. Tylko jak to zrobić coś. Tutaj. That. Wytnę sobie jakoś. O. Patrzymy, co tu się działo. Jestem z ojcem obok na kamerce, jestem pod wrażeniem. Good. Great. Fantastic. Oh shit! Stop that! Kurwa, ale chamstwo! Holy fuck, dude! Give her a word! Great. Fantastic. Oh shit! Stop that! Ale chamstwo. Ale chamstwo. Witam Imaginera. Nie, koniec chyba jeszcze. W sensie myślę, że jeszcze trochę poramy. Lecz po 22 dzień wcześniej będzie koniec streamka dzisiejszy. Także możecie by się na razie, wiecie, miał delektować. Dobra, pytanie za 200 punktów. Czy idziemy, jak Nat nam podpowiedział fabularnie, żeby zdobyć haczyk? Czy daleko tą kotwiczkę się zdobywa, to jest pytanie. Podejrzewam, że ta kotwiczka naprawdę mocno pomoże, ale z drugiej strony będę z bólem serca omijał wszystkie rzeczy na mapie. Już mi się chce iść gdzieś w tamtą stronę. Do pierwszej strefy. Na serca, gdzie to znaleźć, panie Kisiel? To będzie pytanie. Oj. A to jest młyn. Znaczy wiatrak, sorry. Ale mogę zdobyć. No jest. Zrobił no hit all bosses w DS2. Bez zdobywania tego. A, w sensie chodzi o oca. Tak. A wiesz nawet, że to oglądałem Vitator? Rolnicy Paint, znaczy nie boję się spoilerów. Ale właśnie oglądałem. No jest wysoko. Jest wysoko. Ale przecież właśnie nie wiem, czy Sir dalej ma. Ja lubię bardzo takie smaczki. Pamiętam, że gdzieś tam w takiej grze mobie od Blizzarda, która nazywa się Heroes of the Storm, była taka sprawa, że zawsze były easter eggi pochowane w menu, że gdzieś się klikało i coś się działo. Takie to było zajebiste. Niestety ulepszenie, a gdzie się robi ulepszenie w paralotni?
Czy odejdzie się NPC podejść, czy jarty jest? Wiatrak sosna odblokowany. Czekajcie. Zobacz, tutaj jest zonko. Co się stało? Normalny sklep jest ulepszenie blueprintów. Okej. Okay. A tutaj nie miał gdzieś jakiegoś blueprintera? Schować gracza, o tutaj on na przykład? Chyba nie będę miał. Strasznie wysokie miasto. A to tam jest. Oj, oj, oj. No chyba tam nie dolecę. Mi się wydaje. Jak to później jakby wrócić? Tam są te z kolei. Postrawel do poprzedniej lokacji, ale przez coś innego niż metro. Znaczy jak kawałek próbujemy, ona teraz mi kazała na podstację biec. Oj, prawie spadłem. Kryjówka nocna obiegacza, to jest. Co? Zaraz zobaczę. No, jak to działa? A do czemu? A ty, jest! Rzeczywiście. Rzeczywiście, jest. I teraz to metro. A co będę mógł teraz robić? Bo czy jeszcze nie zrobiłem? Ty mam jakieś znaczne zapytania cały czas. A ja całą resztę mam. To jest zadanie nowe jakieś. A, to jest ten quiz, zasraniec. Dobra, na bazar. A nie, na bazar nie mogę tepnąć. Mogę trzy bazarze tepnąć. Czyli do metra mogę tylko tepać, tak? Ty, ale to ja wrócę do tego miasta? Znaczy, że już mam odblokowaną jakąś tą. Prawie na dole jest taki budynek, dobra. Dobrze, to mam odblokowane. Po lewej. Okej. O. Ładowało świat. Po lewej, a gdzieś tutaj, tak? Ajaj, tamten budynek chyba tej elektrowni jakiejś, coś w tym stylu, nie? O to. I teraz powinienem móc sfrunąć sobie. Oj. Jób, dobra. Dobra, tylko trzeba tą lotnię, rzeczywiście. Ja czy teraz Vincenzo będzie tutaj rzemieślnikiem. Artywarz Starego Świata, co zbiera? Czekajcie. Chodzi o to wam. Ryan Graffiti. Rzeczywiście są jakieś graffiti, nawet wreszcie dusza cię zniszczy, jeżeli nie będziesz uważać. Piesek. Małpie fidla, o, zajebiste. Zresztą dobieraj partnerów biznesowych, jedną ręką może dobierać tarków, drugiej może trzymać sztylet. Lata 80 wróciły, zasłaniam wam to mocno, nie mocno. Życie jest proste niczym kaseta, ale może się skomplikować, wtedy potrzebny jest ołówek. Okej, okay. Upadły anioł. Upadły anioły to te, które zgrzeszyły i przyrnano je z nieba. Stają się diabłami, które namawiają do grzechu, tak jak upadły nocny biegacz Hakon. O kurde. Doktorze Stevens, obejmując rolę naczelnej lekarki GR... Dosyć, to są te... Ale wiesz co, czasu to mi się chyba nie chce szukać. Chyba, że czekajcie. Drodzy słuchacze, może wyda wam się to dziwne, ale... O, to jest nasza karta. Jest to bardzo ważne. Wierzenia wyznaje Helen. Trudne pożegnania. O Jezu, głośno rada, pani. Pamiątki. No właśnie, pamiątki. Artykuł z gazety. 5 lat później, kto pamięta Haran? O, to jest Haran w ogóle ta gazeta, ale ją czytaliśmy chyba, nie? Ale potem, sami wiecie, pojawiło się THV. Jest igranie z plagą. Wiecie, wyłącz tu panią, bo mnie denerwuje. List pożegnalny, to jest ten samobójczy. Zadanie w tunelu. Zabezpieczcie tunel przybycia W. Unikajcie konfrontacji miejscowej, musimy postać w cieniu. Haka Matthias. To jest ta ikonka, ta ulotka THV. Przepis na ostrą jazdę. Portobello. A, smacznego, smacznego. Podkładka pod piwo z motywem lagerowym. Zajebiste. Raj utracony, a to jest ten ESU. To są jakieś takie raporty, ale w tych raportach patrzę, nic nie ma poza
Major Nadler? Major Nadler, jak to jest szefem? Profesor Komitsu. O! Cześć, Planeta Małp. Ciekawe, czy to jest Planeta Małp. Rzeczywiście. Jakby mi się skojarzyło, pierwsze co. No i tu są kody do sejfu. Nie ma Rizendell. Dobra, czy ja znajdę tutaj rzemieślnika? Mąkę. Wiesz, rodzina... Ja, ale szczęśliwie sobie tutaj poczyniają, co? Teraz sprzedaję to. Sprzedam tutaj od cholery rzeczy, które mogę sprzedać. Czy ja coś stąd mógłbym wywalić? No, a co jest? Łódź z rury mogę wywalić. Kosa brzmi całkiem nieźle. Up, czy chcę coś kupić? No nie, na razie bym chciał zobaczyć, czy mogę... Może pani się przesunąć? Ulepsz. To jest to? Paralotnia. Sprzętem wojskowym się to ulepsza. To jest zdolność przyspieszenia. Aj, nie mogę to zrobić. Brakuje mi dwóch sprzętów wojskowych. Witam, Omar, z powrotem. Nie dumny. Powodzenia. Powodzenia życzę, Omar, w dalszym tworzeniu. Prolog to jest dobry start na pewno. Dobry start. Dobra, czekajcie. Czy ja mam jakąś stację, żeby bliżej się tutaj znaleźć? Stacje metra nie są aż tak popularne, jakby się mogło wydawać. Tak, patrzcie. Mogę na przykład tutaj szybko podróż zrobić. Nie mam rzeczy. Jakich rzeczy? Posyłaj śmiało, Omar. Może ktoś będzie chciał zerknąć. A, szczerze, muszę tutaj ter wolno iść. A, bret nie mam. Brakuje mi dwóch jakichś artefaktów wojskowych, wiesz? Znaczy, raz ulepszyłem, ale nie mogę dwa razy ulepszyć. No, to jest chwila. Gdzie jestem? Tutaj jestem, okej. Tam iść tutaj. Może to coś oznaczyć? Cokolwiek tutaj oznaczyć w okolicy? Nie miałem tej nic oznaczonego, przecież ja tu byłem. Trzeba airdropy. Ale wiesz co, z tej mapy chyba wszystkie zczyściłem. Tutaj jeden był, tu był drugi. Jeszcze trzeci będzie przede mną pewnie. Gdzieś tam. W pierwszej lokacji? Ty, a to ja mam je nieodkryte, myślisz? Jak się stąd wychodzi? Kurde bala. Ty, jak stąd wejść? Bez kapy? Myślałem, że było gdzieś lepsze wyjście. Zobaczymy, co się stanie. Chyba jak podejdziesz do tego, co jest na wiadurt. Była misja. Okej. Okay. Ciekawe w sumie. Wiadurt gdzie był? On gdzieś był tutaj, tak? W ogóle jest ta fabryka samochodów jako taka lokacja. Czy sekundę uzbieram? No, patrzcie, tutaj nawet jest zrzut już pierwszy. Wymagane paralotnia. Dobra, to zaraz sobie pomyślimy. Tylko ja chciałbym do budynku już przejść. Po prawej bardziej? Ale po prawej, że tutaj po prawej gdzieś? Coś? Co to jest to w ogóle? To mi się zepsuło. Mam taką ikonkę już od dawien dawna i nic nie mogę z nią zrobić. Zresztą chcemy do tego budynku teraz się przejść i zobaczyć, czy... będę mógł tam wlecieć, nie? W ogóle jest sens tam wlatywać. Wysadzenie wiatraka. Wysadzenie wiatraka było piękne. Jest ten safe house, co się wspinać, czy trzeba było? Co się trzeba było wspinać? To Oteno był? Oteno, nie? Jakiś baki każdy ma, może coś tutaj będzie, albo było.
Jest też taka opcja. Tak, dobra, 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 dobra. Dobra, Karol, siema. Ma siema, siema. To nie teren SP-ków. Społecznościowy. No, to był jeden z lepszych momentów w gierze dla mnie, ten wybuch. Absolutnie. Goferka, oj, goferka, wtedy dawno nie jadłem. Abym sobie wszamał goferkę jakiegoś. Lądar by go pszczoły zjadły. A coś tak ustawił? Ale wykręt straszny. To tamten budynek, nie? Chyba się nie mylę. Dobra, 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 dobra. Dobra, nad. Mówię, dalej walczę ze swoją pokusą, żeby od razu zacząć odrywać, ale rzeczywiście ten grappling hook brzmi dobrze. Gdy będzie działał chociaż mniej więcej tak samo jak ten w pierwszej części, to już będzie zajebiście. Ty. O. Ty, a jak to się stało, że ja tak lecę teraz w miejscu i nie opadam? Zajebiste to było. Dobra, jak to aktywować? Ja tam muszę jakoś wejść, prawda? Jest to napisane, co trzeba mieć? Na pewno jest. 300 energii. No nie mam 300, ale zazwyczaj trzeba 300, co nie trzeba 300 wcale. Z doświadczenia wam powiem. No spróbujmy na razie. No nie, tak blisko. Co się stało? Też stację elektryczną musisz naprawić przez zepsute połączenia pomiędzy generatorami na... Najpierw znajdź działający generator, zielone światło, a następnie połącz go do jedno z zepsutych, czerwone. Oj, chyba to mnie skoczy. Oj, ale jestem w kiepskiej sytuacji. Ja tutaj byłem? Nie, to jest tylko przejście. Gdzie tu wejść, żeby w ogóle zacząć grać w tą mindrę jakby? O, tam może, co? To wygląda jak wejście. Mam pomysł, jak tam wejść nawet trochę. Trzeba było tak zrobić. Dobra, jest spoko. Wiecie, teraz tak robimy. Tak, jestem blisko, bo już mi się pokazuje. Teraz robimy tak. Uch, dobra. I'm in. Zaraz znajdziemy panią Krysię z gazowni. Wszystko jedna wielka rodzina. Oj, ale dużo rzeczy fajnych. Papierochy znowu mogę zbierać. Porchamp. Ole, woda. Wiecie? Poczekaj, mi zielone. O kurde, ale tu jest rzeczy do zrobienia. Tak przytłaczająco to wygląda trochę. Żybeczki. Zablokowana od środka, okej. Wykryto pojemnik z ty no, to skażenie jest, nie za przyjemnie. Pytanie, gdzie jest zielony generator? To jest nasz tutaj punkt wyjścia. Ale. To jest dwójeczka.
Jak myślicie, gdzie jest kabel pierwszy? O, tu jest chyba? Nie, wydawało mi się. Czy mówię port jump? No, zdarza się. Zdarza się. Z Rinku często grałem ten, mówię, port jumpik. Jakoś mi się przyjęło, wiecie? Co? No wcześniej się skończył. No właśnie, właśnie. To otwarte. Dobra, ale gdzie są kable? Trzeba tylko dwa podłączyć, ale nie widzę ani jednego. W sensie widzę drugi, a nie widzę pierwszego. Słuchajcie, tam jest jedynka, dobra, ale gdzie... Gdzie jest? Gdzie jest jakby start tego? Tam jest jedynka, tam jest dwójka, ale gdzieś jeszcze musi być start. Co jest do systemu? Witam, owieczka. Powiem wam, że jest pewien problem. Nie, to kurde, trzeba iść. To nie wygląda na miejsce, żeby iść dalej. To wygląda raczej na miejsce, gdzie można sobie polutować coś. To przecież zaczęliśmy. O, chwila. Chwila, moment. Tam coś jest. Oj, to nie był dobry wyskok. Chwila. A tutaj było takie przejście, prawda? Ja się tyle pociłem gdzieś tam jakoś lotnią. Dobranoc, Krenisien. Tam też coś jest. Może muszę z odpowiedniej strony doskoczyć w to, żeby się dobrze rozhuśtać. Ty! No ale kolego, nie rób mi takich akcji, no. Ja myślę, że teraz dobrze kombinuję, wiecie? Słuchajcie, tak. Tak, tak. Zobaczcie, z tym pojemnik z inhibitorami jest. Dobra. Nieco zabugowany, ale cały. O, to jest on chyba, czy nie? Nie, to chyba nie jest on. Przewody oraz antybiotyki. Ty kurde, wszystko pozamykane jest w tym. Musi być jakoś o! Zamknięte od środka, dobra, a tędy przejdę? To wygląda, ta lokacja generalnie wygląda jak taka jedna wielka zagadka, gdzie trzeba jakoś w odpowiedniej kolejności odpowiednie drzwi pootwierać, potem przejść w końcu gdzieś zacząć coś robić. O, super, zrobimy kółko. O, ale to jest działający socket. O, lolo. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Gdzie ja to w ogóle muszę podpiąć? To jest zamknięte od środka, okej. Okay. A może tam jakoś wejść? Tam teoretycznie jest wejście. Okej, okay, to nie było takie trudne. Aha, to ja miałem drabinę jak człowiek, ale ja oczywiście nie jestem człowiekiem, ja jestem mąkę. Żeby dzień trwał dłużej? No, dzień się nieubłaganie kończy, to prawda. Ale nie był zły ten dzień, myślę. Nie był zły. Czekajcie, czy ja mam dwójkę od dwójki połączyć się jedynkę do jedynki? Czy tak działa prąd? Wykryto pojemnik z inhibitorami. Dobra. O kurde, patrzcie. Ty, myślisz, że tam jest 30 metrów na dół? Teraz zobaczymy. No, nie wiem, czy jest 30. Ej, jest! Zajebiście. Dobra, zajebiście, tylko teraz trzeba jedynkę znaleźć i jedynkę podłączyć. Gdzieś będzie różnica, dziwnie się czuję. Różnica poprzez lekcje? Już obecne, czy co? Coś innego w życiu się dzieje. O Jezusku. Dobra.
Mąkę jak mąkę, ale trzeba znaleźć pierwszy przewód i pierwszy generator. Tu jest to, co trzeba podłączyć. Jest jedynka. A gdzie jest druga jedynka? A, rocznica! Bez cheatu. Racja. Racja, to zmienia trochę postać rzeczy. Mąkę traci wzrok. Jezu, no patrzcie, ma brakuje, patrzcie. To trzeba jakoś inaczej przejść. Oczy? No. Mąkę się nie przyzna do błędu. Wiecie, to... Jakby to tak... Okej, ale S. Naprawiłem? Artymy pod stację. Tam. Mam stare w szufladzie? Ej, no to stare to można zrecyklingować właśnie. Z chęcią przyjmę. Widać, że się przyda. Kapaczko ma tu, zaraz wyślę. Prosto w dzicie. Tam gdzie mąkę... Chwila, gdzie tu trzeba zejść? Tam gdzie mąkę zamieniają się w prawdziwą mąkę. A chwila, tutaj się aktywuje tu stację nagle? Raptem? O co tu chodzi? Tu trzeba. Może jeszcze w tą stronę? O! Czarno czerwone? O! 5. No i co? Byłem tu już chyba, czy nie byłem? A nie byłem! A! Co? Jakieś wstrząsy. Drgawki się aktywowały. No i dobra. Nie! Kurwa! Nie chcę tego naprawiać jeszcze. Nie, nie, nie chcę. Nikt nie dostanie. No kurwa, za łupz nic nie było napisane. Ocalającą oczywiście dajemy. Cosplay mąkę. Ja już się zamieniam powoli. Nie będzie trzeba cosplayować. Ale gówno. No i gówno, żer nam lód. W sensie lód jak lód, ja chcę tą skrzynkę z inhibitorem. Gdzie ona jest? Nie ma już jej, prawda? Nie ma już jej pewnie. A czemu nagle mam poziom lepszy, ja pierwszy? Do paralotni. Coś chyba się zepsuło. Coś się chyba spieprzyło. Rębacz. Wygląda fajnie. Ale co się mam klaskę, a nie o nawet. Sprzedam skarby. I sprzedam sobie. Ale co myślicie, że zjebałem trochę? W sensie, bo tutaj był jakiś inhibitor był wykryty, ale ja nic nie widzę. Także muszę z tego popatrzeć. Wykrywanie inhibitorów to najgorsze gówno. Przysięgam, najgorsze. O. Wspomniało mi się już, lądowałem, że mam paralotnie. Że możemy się uratować jeszcze od samego końca. Kurde wele. No dobra, no i gdzie jest ten pojemnik? Wykryto pojemnik z inhibitorami, gdzie on jest? Pokaż mi go. Show mi pojemnik. Czy on gdzieś tu jest schowany? No czemu ja go nie widzę na mapie? To mnie tak denerwuje. Mi się wydaje, że to jest zbugowany komunitet, jakiś niemożliwe. W oczy? Zaraz zobaczę. Chociaż nie wiem, czy już zobaczę, może już jest za późno. A kurde bela. A tu jest jakiś quest nowy. Bardzo delikatny. I tu jest... Kurwa! 4 questy nowe, nie? 4 nowe questy. Wow. Ale główienko. Ale jak ja tam przejdę teraz? Nie ten teres.
Coś tu nie ten teraz. Jeszcze 4 questy dodatkowe dodali. Madmany. Ale jestem ciekaw, czemu jeszcze nie znalazłem z tych zrzutów wojskowych. Jak to jest, że Nat po tej pierwszej klasie miał już wymarconą paralotnię, a ja nie mogę nawet na drugi poziom ich bić. Z 3 możliwych chyba. Coś tu śmierdzi. Ale muzyka też się spaliła. Odeszło kolejne z nas. Ja, ale podoba mi się ta muzyka. Patrzcie, poduchy są powietrzne. Chyba w drugim mieście też będą te udrudnienia. Patrzcie, te muzyki są wyjebane. Nie trzeba było wydawać się speką bez walki. Wydarzenia na bazarze. Zajebiste. Co? O, tak jest. Miodek i inne przyjemności. No nie, no, ale Aiden to chyba śniadanie nie jadł. Ten wygląda trochę. O. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Jestem ciekaw, jak to się stało, że nawet 4 questy się aktywowały. Czy to jest fakt, że przyszedłem do drugiej strefy? Tylko grzyby? Grzybiarz. A potem... Widać, co się dzieje. Do dachów nie doskakuje. Słaba krew. Damskie? A nie, to nie ma problemu. Miałem gdzieś zdjęcie w damskich okularach. Na profilowym na Facebooku. Cóż, jestem zaprawiony w walkach. Cała okolica świeci się jak Boże Narodzenie w 20. 48. Kurde! Co 48? 47. Chłopniczy. Wchowanego gra. 5 minus 8 to 47. Mądraliński, co? Dla mnie to jeden swój mniej, więc nie ma powodu do radości. Nie musisz być tak zadowolony z siebie. Ale on burak jakiś, widzicie to? Słojów? Co jest? Nigdzie nie ma słojów, Mądralo. Jak myślisz, czemu płaczę nad tymi 8? Ulep sobie, chłopie. Problem z ludźmi jest taki, że biorą wszystko za pewnik, jak szkło. Było z nami od wieków, robiono je z materiału, którego było od cholery. Piasku. Piasku! A co, piasku nie ma już? Dodajesz sodę, wapień i proszę, masz szkło. Prościej się nie da. Teraz jest inaczej. No jasne. Przemysł upadł, nie istnieje też transport między osadami. Dobra, do czego zmierzasz? Nie możesz rozbić kolejnych słojów. A właśnie ostatnio moi chłopcy ciągle je tłuką. Słuchaj, wiem, że nie jest łatwo skakać po mieście z dżemem na plecach, ale musi być ktoś, kto jest przy tym w stanie... To jest wyzwanie, prawda? ...i nie rozbić słoja. Czy za dużo wymagam? Zależy, kogo pytasz. Niech mnie, ale chojak. I masz jaja. Jak chcesz spróbować, to słoje już na ciebie czekają. No chojrat, czy mam jaja? Niech się pan zdecyduje. Gdzie to jest? To? Ale naprawdę dobrze sobie radzi. Na brąz musi mieć ile? Oj. 2,20. 1,15 na coś wyżej. 7 punktów kontrolnych. Ale co, rzeczywiście nie mogę upadać, czy to jest żart jakiś? Ty! Ty, słoje się prawie potukły. Ale lipa. Ale lipa jest. O, kurwa. Ale swoje całe przynajmniej. O nie, kurwa. Cześć, bo to znowu jakieś... oczy mocy, czekajcie, już patrzę. Oczy.
Co to za oczy są? Co to za oczy? No nie są takie damskie. Pierwszy wyglądał to jakoś jak tej takiej baby z Potworów i Spółki. Jak tej takiej... Jak siedziała tam sobie za recepcją. Nie pamiętam jak ona się nazywała. A tak mi zapadła w pamięć mocno. Jak tu zejść, żeby się nie połamać? Może tak. Nie wiem gdzie jest... A, tam drugi będzie gdzieś na boku, tak? Oj, to jest straszne lako. Już nie mówiąc o czasie, który straciłem. Oj, chyba przekombinowałem właśnie w tym momencie. To jest dziwna trasa jest bardzo, powiem wam. Raz trzeba na dół, raz na górę. Złota to tu nie będzie, nie wiem czy... Sprawier tej będzie. Do złota to daleko nie zabrakło, szczerze powiedziawszy. No bardzo mało zabrakło, jeszcze raz bym spróbował zaraz, na złoto. Srebrny medal został zdobyty. Mike Wazowski! Śmiało, bierz swoje jak będziesz gotów, ale ostrożnie, są delikatne. Dobra, na początek tylko mu powiem. Dostarczyłem twoje cenne słoje. No, nieźle. I mówię poważnie. Wróć, jak będziesz jeszcze chciał mi kiedyś pomóc. Okej, ale co, jeszcze będę mógł coś zrobić? Ja bym to swoje zrobił na Marsa. To się było w zasięgu, nie? Tam się o 3 sekundy pomyliłem? Gdzieś tutaj, jak się lepsze zejście znajdę szybciej, to będzie gituwa. O tak, dokładnie o taki start mi chodziło. Może coś takiego właśnie trzeba robić tutaj bardziej. Wykorzystywać takie przyspieszacze. Już co? Czemu? 60% jest. Kłamstwo. Reject the humanity. Oj, słoiczki się wymyśliło, tak? Co dalej? Co dalej? Ledwo doskoczyłem. Nie wiem czemu. Co tutaj zrobić? Na to miejsce nie mam za bardzo pomysłu, szczerze wam powiem. Każdy chodzi o to po prostu. No kurde bele, ale tutaj cały czas straciłem, który zarobiłem gdzieś indziej. Ej, chuj z tymi słoikami twoimi, gościu. Był taki serial, a propos studenciaków, słojaków. Słucham? O, okej, okay, u mnie jest chyba. Tak, staśmo. Dobra, jeszcze raz próbujemy. Za dużo słoni i słoi? No kurde. Widzisz, że to jest, też się przejęzyczam. No nie, no śmieszne, śmieszny trochę jesteś jeden, powiem ci. Jutro trzeba do pracy? Oj, i to środa, nie? Środa tygodnia. Ale to co, połowa za wami już, tak naprawdę. Port Champik. No.
Ten moment się bardzo dziwnie robi. O, to było dobre. Zaoszczędziłem to parę sekund, nie? Tutaj chyba najlepsze co robić to tako. Ja, tam jest w ogóle... Ale to takie, żeby wskakiwać na... Na lot? Nie, tam było po boku. Bruch. No, że tyle się wspinasz tutaj, kolego. Jezu, 3 sekundy. Ale kurestwo, ale kurestwo. No nie mogę po prostu. No te platformy, muszę z tych platform skorzystać. Chyba je pomijałem za często. Rozmów zdalny, dzień trzeci. Też nie fajnie. Tutaj zdobyłam parę cennych sekund. Aha, widzicie, tam jeszcze była platforma. Że ta platforma chyba nie ze wszystkich powinien korzystać, tak mi się wydaje. Odnoszę wrażenie. Chociaż tych platform jest tutaj naprawdę dużo, można naprawdę śladem tych platform pójść. O Jezu, przeskoczył, nie? Nie chcę być już dorosłym. Ja też bym chciał wrócić do Nibelandii. Nibelandia by oddała. Dobra, nie wiem, ostatni raz ci próbuję. Nie wiem, czy dronia przerwa do rozpisania. Sprawdziłem kartkówkę za kartkówką. Pamiętaj, wyżywają to, że powrót do szkoły, nie? I że mogą wrócić do swoich takich metod nauczyciela. Ojeju, no ale ile ty jeszcze sekund stracisz, ten gościu? Tutaj się ostatnio zaciąłem. Teraz to zacięcie nie było. Przydałoby mi się gdzieś wyskoczyć w tym momencie bardziej. Oj. Nie wiem. Nie chcę opłacić jedyneczka, absolutnie się opłaca. Lepiej skupić się na obowiązkach, a potem zostawić czas na przyjemności. Srogo opić piąteczek? Dobrze, dobrze. Jak trzeba, to trzeba. To jest na razie jedno z cięższych wyzwań. Powiem wam szczerze. O, do dupy jestem. Do dupci. Cosplay mąkę. No nie no, trzeba, trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Myślałem, że w ogóle dzisiaj zacznę to drugie miasto jakoś tak solidnie, a tutaj wróciłem pierwszej wyzwania parkourowe robię, nie? Dwoje zdesperowanego ucznia technikum. smutno brzmi, powiem ci, owieczka. Wyczuwam rozpacz taką. A czekajcie, a jakbym zrobił tak... Nie, ale to nie ma sensu. Teraz straciłem ten czas, który wcześniej tutaj zbierałem. O, zajebiście. Ej, ten coraz mądrzejszy jesteś. Ty powinieneś, kurwa, być po prostu naukowcem, a nie parkurowcem. Mówię ci. Te decyzje twoje, które podejmujesz w kluczowych momentach, kiedy trzeba biec na czas, to po prostu wow. O, tylko. Dobra. No nie, no. Nienawidzę go czasami. No, ale dzisiaj pewnie już do końca walimy parkurki, bo... No mówię, zostały ich H4 tej w okolicy. To wszędzie Airspeak, żeby przyjemnie się zwiedzało. No nie wiem, czy ja mam już gorsze od czasu. Już 12 sekund mam na ten moment. Chyba mam do dupy czasik. Ale ej, ten jesteś takim gałganem. Witam, Ulfi. Że głowa mała. O, 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 o.
Dobra, teraz jest troszeczkę lepiej. Jestem dosłownie o sekundę lepiej niż ostatnio. No ale... On jest taki głupi, po prostu. W takich momentach sobie nie radzi, kompletnie umie wskoczyć w... z punktu się wybić. Łapie mi jakąś dziwną animację. No to wyzwanie jest ciężkie, bo ono jest po prostu mechanicznie... Takie, no... tricky. O. Aha. Ajajaj. No nie mogę po prostu. Bez nurkowania w liczbach. No wiesz, za dnia możesz tutaj ogarniać naukowe rzeczy, a wieczorem siadać do liczb. Perki w tej grze. Podrzucaj nożami. Oj, to był słaby ruch. Znowu prawie był słaby ruch, ale teraz było trochę lepiej. O, to było dobre całkiem. To jest całkiem niezły start chyba. Nie wiem, czy wcześniej miałem już taki dobry. Trzeba korzystać. Tutaj mógłbym się z czegoś wybić, mam wrażenie. O. Kurwa, no złapał się pół metra na ziemię. No co za debil, no. W tym tygodniu już się zacząć uczyć? Oj, ryzykownie. Nauka wcześniej niż dzień przed. A kto to widział? Nie no, słuchajcie, każdy ma swoje metody. Ja to zazwyczaj uczyłem się parę dni przed, bo wtedy mi lepiej zostawało w głowie. No to nigdy się nie uczyłem na jakieś piątki, szóstki, ale tam, żeby pozdawać wszystko, to już jakoś tam szło. Tutaj bym jakiś zajebisty skrót wykminił. Ale to nie jest takie proste. No to, tutaj jakaś kiła wyszła, generalnie, ale spoko. Te cenne sekundy tracę w tym miejscu, mam wrażenie. To było całkiem niezłe. Dobra, chyba teraz siądzie. Jup, teraz siądzie. Uff, ciężkie. Pakieciki, co to za hazardzik apeksowy? Teraz tutaj może? Pora wybierz wyzwanie. Lepiej ci ścinać sadrę. Darmowe rzeczy w apeciku muszę zainstalować znowu, wiecie? Ostatnio jestem taki przeciążony jestem, że muszę odinstalowywać, tylko instaluję na StreamCary. Co tam, kochanie? O, lubię, chciałbym ją mieć. Ale to nie wiem, czy zdążę zainstalować. Ale dzisiaj się skończy za półtorej godziny, wiesz? No, jest 22.30. Tak, Toron. Pamiętam. I nie mam pojęcia, jak to się odbiera, kochanie, wiesz? Nie wszystko. Masz bardzo barwną filozofię. Ale brak mi odpowiedniego barwnika. No, jest w ogóle to. Mogę jednak. Dobra diera była. Piękna ubranka. Dobra diera była. Nieźle mi to wychodzi. Chcesz, żebym ci pokazała? Słyszałem, Ulfi, wiesz? Mam tylko niebieski materiał, bo z niego mają powstać mundury. Potrafię z tkanin stworzyć cały świat, ale tylko niebieski. Jak czułbyś się w takim niebieskawym świecie? Więc jesteś szwaczką. Co szyjesz? Misie, zabawki dla dzieci. Ale dorośli też czasem potrzebują. No wiesz co, Ulfi? Tak naprawdę. Chciałbyś jakiegoś? Takie osoby jak ja, no, które jeszcze nie zagrały, będą miały Błękit fajny profit z tego. Szlachetny. Bo mi by się chyba nie chciał tak dużej gry przychodzić dwa razy.
powiedz. Ale są osoby, które przychodziły po parę, dwa razy już. Są jeszcze barwniki inne niż niebieski? Oczywiście, ale nie wyczarujesz ich z jagód. A zwykłe farby możesz zapomnieć. Dwa razy? Dobra, ale jakie dla ciebie zdobyć? Wojsko miało ich zapas do tworzenia tajnych oznaczeń. Ale nerdy cyberpunkowe. Przestało być tajne, więc resztę sam znasz. Tyle. Czyli się zaczęła posiadowa, rozumiem, Ulfi, powodzonka. Wiesz, wszędzie można znaleźć różne barwniki. Ludzie mówili, że widzieli pojemniki, ale w miejscach zbyt wysokich lub zbyt niebezpiecznych. Mam mapę. Przyniosę ci je. Dobra. Dziękuję, ale musisz się śpieszyć. Niektóre są pod gołym niebem. Poleżą za długo na słońcu i po barwniku. Jasne. Proszę, pośpiesz się. Dobra, zaraz to zrobimy. To ja bym chciał zobaczyć sobie z ciekawości, czy jest jakaś... Aha, okej, dobra, może jednak działa. Czy jest jakaś mapa... Mapa lokacji w guide'ach? O, inhibitors locations. Active map, oho, oho, enhanced mode. Czekajcie, ja muszę to zobaczyć. Chcę mapkę. Są zrzuty, jak te zrzuty są zaznaczone? Tak, o, są zaznaczone. Czy te zrzuty są gdzieś jeszcze, gdzie ja ich nie widziałem? To jest jeszcze taka mapka. Nie wyświetliło się. Nie mam pojęcia dlaczego. Dlaczego się wyświetliło? Nie mam pojęcia. Nic, nie mam żadnego powiadomienia. Widocznie coś źle się wbiło z dodatku. Czekajcie. No, muszę chłopem zaraz, żeby doświadczyć mojego shipu. Co ty dajesz? Aż tak? Tak wierny shipowi? Kurde, bale. Przyjął miałem poradnik, dosłownie przed sekundą, do Dying Light'a, który mnie interesował, już go nie mam z jakiegoś powodu. O, czekajcie, będzie. Albo i nie będzie, kurde. No do dupci trochę. Aj, trudno. Znowu coś. Ucząć wyzwanie na całym brązowy medal. Trzymaj się, Ladia, dobranoc. 1.35. O, coś będzie ciężkie. 4 punkty kontrolne. Dobra, czy dobrze biernę tą stroną, czy lepiej by było tą dołem? Nie no, dołem na pewno nie byłoby lepiej. Już jestem pewien. Dobra. No, to by było strasznie nieprzyjemne. Gdzie tu, jak tu wejść? Podnoś, ej, ten mordeczko. Mordeczko, dawaj. No 20 sekund, a dosyć daleko. Chyba się nie uda. No, raczej na pewno się nie uda. Będzie jakąś inną taktykę, inną drogę opracować na złoto. Bo wydaje mi się, że złoto będzie w zasięgu. Teraz zabraknie mi jakiś, no trochę mi zabraknie. Zabraknie mi teraz jakieś... z 5 sekund? Na trzeci punkt będę musiał lepszą drogę mieć. No, 7 sekund mi zabrakło. Oj, to nawet srebra nie mam. Oto! Gnida. Dobra, tylko przeciwnikam kłasy, wiesz co? Uwielbiam cię! To hojn... Ponoć w innych... Ale co, inne...
Ja będę uczyszczać inne barwniki i szukać? Czy to jest taki pojedynczy quest, co mnie trochę niepokoi? Zręczność parkouru zdobyłem. Dobra, jeszcze raz. Pierwszy myślę, że jest dobry, a trasa. Trasa się psuje gdzieś tam na trzecim mniej więcej. Tutaj, ale wiesz co, może gdzieś indziej trochę punktu, trochę czasu nazbieram. Może jakbym tutaj na górę wszedł gdzieś przed chwilą, gdzie byłem. Ale to nie miałoby sensu, bo i tak muszę zejść na dół. Jak tu przejść na ten drugi daszek? Nie, to będzie szybsze dużo. Dużo szybsze, ja wtedy pobiegłem naokoło wręcz. Aiden? Czy chyba i tak jestem trochę szybciej, ale... Ale Aiden to debil jebany, niestety. Zapomniałem. Ajajaj. No po prostu człowiek zapominalski. 22.37 pamięć się wyłącza. Zapomniałem, że Aiden po prostu jest... inny. Może tutaj od razu trochę czasu. Nie wiem, czy to był... Nie wiem, czy to był boost dla mnie czasowy, czy nie za bardzo. Oj, to na pewno nie był boost. Na pewno nie był boost. To za to ładnie, płynnie przeszło. Tutaj też mi brakowało wcześniej. Ula la 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 la. Aiden, proszę cię, nie blokuj się o losowych rzeczach. Lusteczku. Stay human. A, tam była wyskocznia. Szkoda, że z niej nie skorzystałem. Ona by mi dała jeszcze więcej czasu. Ale chyba teraz powinienem zdążyć. To też jest dobry czas. Mam 30 sekund. No, chyba powinno być ok. Chociaż teraz straciłem trochę prędkości. No, jeżeli zabraknie, to niedużo. Chyba zdążę. Nice. Ale puścili. Puścili wybuchy. Dobra, zrobione kolejny. Teraz jeszcze jeden. Chronię z chłopaków. Znowu wyzwanie. Jest tam. Dobra, lecimy. My już jesteśmy tacy. Już nie, naprawdę nie jesteśmy człowiekiem. My już jesteśmy w pełni małpą. Poruszamy się jak, jakby to była nasza druga natura. Czasami ten gen małpy się aktywuje i trochę nie za bardzo umiemy w tym odnaleźć, ale nie szkodzi. Stay monkey, yes! Reject humanity. Kurwa mać, ludzie zawsze będą narzekać. Żyjemy i tylko to się Harry Potter pobierany jest? O, proszę. Kurwa. Jakiś problem? O, tak, i to spory. Znałeś Amira? Chudy, wiecznie uśmiechnięty małolat. Nie żyje. Wiem, no nie gadaj. W naszej rzeczywistości to nic nowego. Niestety. Ale myślałem, że ten chłopak jest nieśmiertelny. I wtedy... Pomożesz mi? Z czym? Amir czymś się zajmował? Tak. Wręczał kadetom raporty potrzebne do treningu przetrwania. Co się stało Amirowi? Co się z nim stało? Rutyna. Ja też bardzo szybko Harry Pottera przeczytałem, tylko ja miałem taki problem, że musiałem czytać na dwie chłopak ostatnie części, bo akurat jeszcze wychodziły, jak czytałem. Gazela, bez chwili przerwy. Aż powinęła mu się noga. Raz. Raz z razem. Co to za trening przetrwania? Trening przetrwania? Kadeci muszą spędzić noc poza bezpiecznymi strefami, zdani tylko na siebie. Żeby niepotrzebnie ich nie narażać, zbieramy informacje od naszych patroli. A dziękuję. I co? Trochę prześcipuję te kolejności. Inaczej kadeci wpadł. Sprawdź trasę i kolejność dostaw na stole. Pośpiesz się. Bez najbardziej aktualnych informacji z terenu grozi im niebezpieczeństwo. Podczas czytania? Powodzenia, Aiden.
Takie emocje były mocne. No, Harry Potter to była super książka, powiem wam szczerze. Bardzo dobrze wspominam. Od tego zacząłem czytać, teraz czytam właściwie bez przerwy. Mm, 1,50 na brąz, 1,25 na złoto. To powinno być dosyć proste, teoretycznie. 5 punktów. Oj, nie do końca taki był plan. Dobra, ale tu już jest jakiś trop, powiedzmy. No trochę szkoda tego czasu, ale spoko. Gdzie? A tam. Oj. Ciekawe, czy to był dobry ruch. O, chwila, co ja tu mam zrobić? A już zjeb... O, chociaż? A, to już jest zjebane strasznie. Nie mam siły. Będę iść. 160 zł, ale jak to? To jest strasznie drogo. Gdzie to takie ceny? Straszne. No trochę dziwnie mi to zaliczyło, nie powiem. Oj, chyba teraz... było ledwo. Najlepsza część moim zdaniem. No to pierwszy w ogóle miał taki fajny klimat, chociaż ja też bardzo dobrze wspominam przez to, że z ziomkiem grałem część piątą, bo tam był fajny system rzucania czarów bardzo. Podobał mi się. Ale ładnie to przeskoczyłem. Mi się uda. Ale to był wślizg. Aiden, wiesz co? Pierdol się, ty i te twoje wślizgi. Yes. A to już jest za późno, tak? Wow. Pirata. No wiesz co, ja jak grałem sobie w Harry Pottery, to zazwyczaj od kumpla. Mój kumpel był jakimś fanatykiem Harry'ego Pottera i miał po prostu chyba wszystkie części na płytkach. Jak tylko wychodziła kolejna, to od razu... Sięgnę jeszcze wyżej. Super, to może być. Na żadnym Steamie, a na Google jakimś? Czekajcie, ja dalej nie wiem jak tę trasę zrobić, szczerze powiedziawszy. Oj, bałem. Dobra, już raz. Mogę anulować? Dobra. To normalne jest, że niektóre gry są już właściwie niedostępne. Nawet mówię o Harry Potterze, ale to ogólnie, że są takie gry, które nie mają takiego szczęścia, że gdzieś się znalazło na jakimś Google czy innym takim. Ojej, co się zadziało? I po prostu jak ktoś ma na płytce, to ma, a tak to, no to... Sayonara! Wydaje mi się, że muszę gdzieś
kolejny znak lepiej zdobyć. Może na dół zeskoczyć tą window tam, ale nie, no tutaj było całkiem nieźle z tym czasem. Tutaj było całkiem najgorzej z tym czasem. Tutaj sobie tak robię. Oj. No, super. 3 sekundy już tak stracone. A co? No nie, 1.25 nie mam pojęcia, co tutaj zrobić. Chyba, że nie wiem, tutaj na przykład odpalić tą. A chyba, chyba nie. Wiecie, jak by to zrobić? Ja sobie przebiegnę tutaj nawet wolniej trochę. No nie wiem, jak to zrobić. Jest to jakiś wysoki punkt? No niezbyt. Coś, ja muszę gdzieś tracić za dużo czasu wcześniej. Patrzcie, to jest jeszcze kawał trasy. Dopiero tutaj. Ej, chwila, bo ja wtedy jakoś tamtędy podszedłem. Okej, okay, teraz było trochę lepiej. Nie płaca im się licencji odnowić, takie gierki przypadają. No szkoda to jest. Hobbit, soundtrack był taki dobry. Ale gdzieś mamy jakieś wizy takich starych gierek. Jest tam już mocno rozmazane w ogniu rzeczywistości, ale są, o. Takie jakieś kiedyś tam na jakichś płytkach. Skarby wręcz. Ja nie wiem, czy tutaj za dużo czasu nie tracę. Albo tutaj ewentualnie. No nie wiem. O, ja jeden. Już 9 sekund zostało w tym momencie, tu jest coś nie tak z tą misją. Nader mi się nie zaczął o tym drzewie, no to patrzcie. O, nader mi nie spadł, to dalej byłoby ciężko. Miał się do niego zabrać? Słyszałem, że to jest fajna lektura, kiedyś trochę czytał mi tata, ale tak jakoś też, żeby samemu to doświadczyć, to musiałbym więcej czasu to poświęcić. Się wydaje, że ja tutaj mam ewidentnie złą trasę wybraną. Dlatego mi to wyzwanie idzie za bardzo. Chyba, że nie wiem, coś takiego zrobić. O! Ted, chyba trochę czasu zaoszczędziłem. I może teraz tędy pójdę sobie. No, parę sekund chyba jesteśmy do przodu, co? Chyba jesteśmy. Te żółte są, ale ja nie wiem, czy one mnie prowadzą tam, gdzie ja potrzebuję, żeby mnie prowadził, wiesz? To są trolle, to są trolle. Nie wiem, czy jest teraz lepszy czas trochę, chyba nie jest. Ja tutaj też miałem, a to dziwne, bo wydawało mi się, że dużo szybciej teraz to zrobiłem. Nie no, na pewno coś tu jest i tak. Chyba, o, czekajcie, a tędy? Nie wiem, czy to mnie dobrze... Nie no, dobrze mnie chyba prowadzi. Ale wcale nie też szybko. Ja, ale myślę, że wszystkie te tyrolki mnie by tak poprowadziły dobrze? Na początku jest przejście tam na lewo, myślicie? Gdzieś mi się rzuciła w oczu taka tyrolka na lewo. Spróbujmy tymi tyrolami, może to dobry jest trop. Oto?
Ja, ale to jest jakaś dziwna chyba trolla. O nie, panowie, to jest chyba z drugą stronę trolla. Ale może to jest trasa dobra. Ty, to jest na pewno trasa dobra. Chyba jeszcze coś zrobimy. No chyba będzie dużo lepszy czas. No, chuj ci w dupę, Aiden. Od punktu pierwszego coś miałem jeszcze? Kurde, wiesz co, nie widzę ich. Nie widzę ich. Jeszcze tak idę, ale ja nie za bardzo widzę. Nie chodzi o to? Czy o jeszcze jakąś inną chodzi? Prawą stronę na początek biec? Tutaj też jest taka z góry na dół. Co? To chyba nie będzie to. Tutaj na przykład jest jakaś trolla. Tutaj chyba też się na troli. Prawie z... no, idziesz trolka idealnie na pierwszy punkt lecisz. Mówię wam, ona jest z dołu na górę, wydaje mi się. Bo nie można podróżować z dołu na górę trolą. Ale może ja jestem ślepy. No i gdzie? O to chodzi wam? No mówię wam, że to nie jest tego. Gdzie? Nie jest to. To jest strasznie ciężkie wyzwanie, kurde bale. Ja już jestem prawie na maksa wywalony, jeżeli chodzi o parkoura. O jest, czekajcie. Aiden, nie wiem, Aiden nie łapie za bardzo, kiedy jest co robić trzeba. Ale ta tyrola potem, ale czy ona też jakoś mi to jakoś bardzo rzucała? Ta na koniec sam? Co ty robisz, kurwa, Aiden? Frenzel jebany. Jezu Chryste, nie wiem, nagle nie umie skakać, chłop. Ale przesrane te wyzwania parkurowe, powiem wam. No, nie musiałeś tego robić, Aiden. Dobra, tutaj chyba idę dobrze, tak mi się wydaje. Może tutaj jakoś inaczej powiedz, ale to nie ma jak inaczej powiedz. No i też nie ma za bardzo jak, chyba że ta, a nie, no tamto nie jest po drodze, nie? I wydaje mi się, że to co ja tutaj wbiegam, o w ten sposób, to na pewno nie jest dobra droga. Że to jest jakaś taka wyswaniakowana. Ale, no, kurczę, nie wiem. Chyba, że tu jest jakaś taka specjalna moc, że trzeba tyrolek do tyłu używać, jakiś parkurowy skill taki. Ale no nie wiem, czy taki skill istnieje, raczej nie brzmi prawdopodobnie. Nie no, to tędy trzeba chyba iść, kurde, nie ma bata. Aj, a tutaj była trolla. Może, o, to, ta trolla, ona, ty, ale mało brakuje, a to nie będzie to znowu. O, super, nie? Fajnie, pewsko. W tym budynku, ale tam zombiak jest na starcie, też mi się nie wydaje, żeby to było to. Dobra, zaraz chyba jest ciekawości, jak to ludzie robią, bo mi się wydaje, że to jest jakiś secret road, którego ja nie używam. To wydaje mi się, że jest dobry trop, o ten początek. Tutaj sobie idziemy, rozpędzamy się, chociaż też dużo czasu tutaj tracimy tak naprawdę. Ten skok troszkę mi daje. Tutaj raczej bym szedł do góry. Wygrywa pojemnik z inhibitorami. No, 27 sekund tutaj. Na tym dachu jesteśmy. Czterdzieści cztery tutaj, to jest na razie najlepszy czas nasz.
teraz tutaj idziemy. To jest też dobre. 57 minut mamy. Sekund, sorry. Zróbmy na tutorial, powiedz. O, nie, no dalej więc za mało. Tak, jeden. Tak, jeden, tak, tak, tak. Ajajaj. No nie, nie, nie mam pomysłu, wiecie? Chyba zostałem to na srebrze. To się pokombinowałbym jeszcze, ale... Ale też patrzę, że w ogóle nie mam jakby takiego podejścia. A i tak jest srebro chociaż, dobre, dobre jest srebro. O... Gdzie? Tam. Ale cała kombinacja troszkę z dupki. To jest pewniak. Wszystko się zmieniło. O, zleceniodawca. Dobra, zleceniodawca, zleceniodawcą, ale jak tam dotrzeć? Każdy tym pójdziemy. No, bo tam kurczę, widzicie, liczy się dosłownie każdy milimetr, nie? Ale coś tam zabrakło, to było widać po prostu. A ja naprawdę mam już giga rozwiniętą postać, to nie jest już taki jakiś tam zwykły obszczymurer, tylko już parkour jest u mnie, no, prawie wymaksowany, powiem wam. Panie życia i śmierci. Trzymaj się, Adenek, dobranoc. Może gdzieś taki murek jeszcze był? Ten murek wydaje mi się, że chyba daje mi speeda trochę. Taki przeskok też wydaje się dawać speeda jakiegoś tam. Najgorsze jest to, że tutaj to gdzie ja teraz biegnę, to też jest to też jest wyzwanie parkourowe. Nie ufać nikomu? To też. Kilka lat temu powiedział mi... Dobra, co skipuję te parkourowe, bo to akurat są nudy, to nie są jakieś bardzo ciekawe te misje. Zróbmy brązowy medal. No ej, ten jakiś chyba nie w sosie. 2 minuty na brąz, 1.30 na srebro. Pół na złoto. 22 punkty kontrolne. To muszą być one obok siebie totalnie. Ziemia to lawa? Tam było napisane? Mi się wydaje. Tutaj chyba było. Oj. No nie. A, ziemia to lawa. Śmieszne wyzwanie. Oj, oj. A to dzienniczy, ale to jest drugopoziomowe. Widać, że ono jest trochę prostsze, tylko trzeba je... Która to lawa? Oj, było. Było, było. Trzeba tylko trochę się bardziej skupić, wydaje mi się, i powinno być dobrze. To jest festiwal celowania tym takim skillem do rozpędzania się. Trochę straciłem czasu. Wydaje mi się, że te wyzwania w większości byłyby nierealne do wykonania bez tego takiego mojego skilla, który umożliwia skor daleki po wybiciu. W sensie naprawdę wydawałoby się być nie do wykonania. Oj. Mamy już bardzo dużo czasu. A jeszcze 2 punkty ostatnie. Ten chyba nie...
A może zdążę? Ty, zdążyłem. Za pierwszym, udało się. Znaczy za pierwszym, za drugim, no. Basen, nie? No, chciałbym. Chciałbym sobie pójść na basen. To prawda. To byłoby superanckie. Stres jest? No co wy? O kurde, jeszcze dwa się aktywowały? Ale tych zadań pobocznych się odpaliło. A ty, ja tu nie zdałem raportu. Tak się już zdenerwowałem na tą osobę, że raportu nie zdałem. Czujcie? Strasznie na papiega. Co jest? Słuchajcie! Już po. Wróciło zasilanie! O Jezu, ile gada, chłop. Samy... Ty, on jeszcze jedno zadanie mi dał? Ty, chłop mi jeszcze jedno zadanie dał. Ale. Dać punkt kontroli, aby zebrać jaja jak najszybciej na metę i nie tukląc ich? Minuta 10, a minuta 40. To nie jest drugie wyzwanie. 9 punktów kontrolnych. Gdzie jest drugi? Tam, na prawicę. Nie mogę... A, znowu mam ikonkę RB Jamu, nie? No weź, Aiden, proszę ci, misiu. A, spoko, to gdzieś tutaj, tak? Jebać te jajka. Oj. Dobra, słuchajcie, spróbujmy to zadanie ukończyć i lecimy zaraz. Już 23 się zrobiła, a ja 22 miałem kończyć około. Się zagadałem z wami trochę. Wyzwania wciągnęły. Ale trzeba tutaj na pewno będzie trochę lepiej planować trasę, nie? O, teraz przyszedł dużo lepiej, przebiegłem ten fragment. Jakby Aiden jeszcze się nie łapał wszystkiego, to byłoby nituwa. Teraz będzie zaraz za nami. Dobra, zabawię się, szybko czas mija, no widzicie. Parkurowe noszenie dżemów i jajek to jest to, czego od życia chciałem zawsze. O, ale jesteś gnida, Aiden. Gnida jesteś. Kanalia. Dobra. No okropna żmija. Znałem te parę staruszków. Karl i Eli. Kiedyś mieszkali nad sklepem z antykami przy Horstu. Mieli... Ustawcy z jedzeniem? Myślicie, że tak wygląda ich praca? Dar, pamiętam owieczka. To jest, trzeba strasznie wycelować dobrze i to jest trudność tego challenge'u. Znaczy te... O. Słuchajcie, ostatnio próba, ale dzisiaj... Słyszałam, że ludzie rzeźnika są pod wpływem jakiegoś dziwnego... No okropna żmija. Aiden, okropna żmija. No dajesz, Aiden, ale jakbyś ty tak po tych dachach trochę szybciej mógł. No, ty gnido. To chyba na, przyszpiliło już całe zwycięstwo. Ale to jest taki duper ten Aiden. Nogi połamane, ale jaja całe, nie?
Genovefo? Cóż za obelga! Dobra, spróbujmy. Wiem mniej więcej, gdzie są wszystkie jaja. Wiem, że to jest takie trochę do przodu, do tyłu zabawa. Chodźmy tego wyzwania. O, teraz było dużo lepiej. Nie mieliśmy podwójne wspięcia na dach. Tutaj mieliśmy wspięcia, nie powinniśmy mieć, ale dobra, nie szkodzi. Teraz tutaj. Elegancja po sznurku. Tako. Oj. No. Ale wiecie, że on to drugi raz robi? Czemu on się to nie trzyma? Czemu on jest takim głupkiem skończonym? Dosłownie całą grę buduje jakiś szacunek wobec postaci, potem odpalam wyzwania i jak patrzę, jakie on błędy popełnia, to nie wiem, to... Chciałoby się wejść do gry i powiedzieć, ja to zrobię, dawaj. Przesuń się, chłopie. A miałem taki dobry start, teraz tego startu chyba nie powtórzę tak dobrze, a może? Dobra, ja mam na to sposób. Taki sposób. Nie zmienia to faktu, że fajnie by było to zrobić teraz już, a nie spróbować jeszcze 100 razy tego sposobu. Ty jesteś taki wykręciarz. Ja powiem wam, że coś nam bardzo ułatwiło to. Patrzcie, że mamy 12 sekund w zapasie. Dobra, zajebiście. Po skorupkach wykonane. Ja wam dziękuję za dzisiaj. Uber Eats dostarczony. Jutro widzimy się o 17 już, więc powiem wam, że wtedy oczywiście lecimy sobie dalej z Dying Lightem. Jutro już pewnie zaczniemy naprawdę te drugie miasto. Jakby się udało, to może jeszcze te zrzuty wojskowe bym poszukał, ale to zobaczymy. Może jakąś mapkę sobie znajdę, czy coś w tym stylu. Jarsier, dzięki wielkie za dzisiaj. Do zobaczyska, jutro 17 startujemy. Gramy cały wieczorek, w momencie, że już ramię będzie do 17, to sobie będę mógł ustawić ten po swojemu. Chociaż nie było najgorzej, muszę przyznać, ale ramię to jednak ramię, jestem przyzwyczajony i tyle. Także trzymajcie się, siemaneczku, elo!